etapie juniora mocnego wyjeżdża z Lublina i dostaje pieniądze, ma takie prawo, nie jestem w stanie z tym konkurować. Naprawdę, panie radnym, doszłoby do paranoi takiej, jaka jest w Białymstoku czy w Warszawie, że płaci się juniorom kilkutysięczne transfery, bo te kluby ze sobą konkurują. My staramy się konkurować i przyciągać chłopaków, dla których motor to jest coś więcej niż tylko kilkuset złotych. Jeszcze taka wrócę, panie prezesie, gdyby ten zawodnik tu został na studiach u nas i dostał to stypendium, to nie uważa pan, że to lepiej by było, żeby on grał u nas i studiował, ja wierzę, żeby jego wróci, rodzina i dziewczyna przyszły na stadion i kibicowały? Ja wierzę, że on wróci, tak jak wrócił Olek Komor, no to zobaczymy. Tak jak wrócił Bartek Kaczuk. Zobaczymy. Wrócili już zawodnicy z Jagiellonii, którzy byli na kontraktach. Tutaj bym był ostrożny, naprawdę. Każdy przypadek rozpatrujemy też indywidualnie. I tutaj nie zawsze winą klubu jest, że zawodnik wyjeżdża. Czasami to animowie, nastawienie rodziców do motoru. Są różne przypadki, nie będę tego teraz rozsiązał. Natomiast powiem z pełną odpowiedzialnością. Mamy kilku zawodników z widoku, mamy zawodników z PKS-u, mamy zawodników z Bronowic, ze Skarpy Lublin, z Sygnału Lublin. Ta współpraca się rozwija. Chociaż w Bólach, ale jest coraz lepiej. Mamy zawodników z Międzyzecza, Podlaskiego, z Włodawy i z kilku innych. Pracujemy nad tym usilnie. Jeżeli chodzi o skład rady nadzorczej, bo takie padło jako zarząd, wiecie państwo, że nie mam takich kompetencji i tutaj nie mogę się, nie mam nic przeciwko członkowskie tam kibiców czy przedstawiciela kibiców, ale nie ja jestem władny do tego, żeby takie wnioski dotyczące rady nadzorczej stawić. Jeżeli chodzi o kwestię oddłużenia klubu, w każdym momencie, kiedy klub zostanie oddłużony, będzie to działało na jego koszt. Nie będzie potrzeba przesuwać płatności, nie będzie się długo obsługiwało. Także to chcę się ustosunkować i powiedzieć, że jestem wdzięczny, że są takie głosy, jak najbardziej się tego przychylam. Co do wypowiedzi pana radnego Bielaka, to powiem tak. Zespół budujemy od 3 lat. Zaczęliśmy budować na swoich zawodnikach. W momencie, kiedy nie można było pozyskać zawodnika z regionu, który wszedł do składu, zaczęliśmy zespół uzupełniać. Nie byliśmy w stanie w zakresie naszych możliwości finansowych pozyskać w ubiegłym sezonie już nikogo innego. Zawodnik, który był naszym kluczowym napastnikiem, dostał w pierwszym meczu kontuzji. Nie ma możliwości pozyskania zawodnika w trakcie sezonu. To jest możliwe. No, złamał się zawodnik. Kontuzje w sporcie były, są i będą. Ja uważam, że mamy szansę taką, która wytrzyma z kontuzjami, bo była też odpowiedź na kontuzję. W tej chwili mamy kontuzjowanych 3 zawodników. 2 jeszcze było. To jest związane z krótkimi przygotowaniami po barażach, z pozyskaniem zawodników na różnym poziomie, ale myślę, że już z tego wychodzimy. Jeżeli chodzi, proszę państwa, o to, gdzie jesteśmy. Jesteśmy dużym miastem z wielkimi ambicjami, ale jesteśmy w tej lidze, w której jesteśmy. Pozyskać zawodnika, prowadziliśmy rozmowy, ja miałem specjalne grono doradców. Jacek Maniera cały czas z nami współpracował. Obecny trener Jacek Matuszewski z nami współpracował. Współpracują trenerzy klub młodzieżowych, którzy oglądają, prowadzą nam skauty w naszej trzeciej lidze i jadą na delegowane mecze rozgrywek wyższej klasy. Mieliśmy przygotowanych około 30 zawodników, którym się przyglądaliśmy przed rundą. Około 15 zawodnikom zaproponowaliśmy grę w naszej drużynie. Pozyskaliśmy 7. 10 zawodników, których proponowaliśmy grę, podpisało kontrakty w ligach wyższych, pierwszej i drugiej. Przykro mi, nie był dla nich motor wystarczającą zachętą, bądź też ich wymagania finansowe były nijak się miały do prezentowanych przez nich umiejętności. Postawiliśmy na zawodników, których byliśmy pewni, że mogą tę jakość nam dać, albo byli w zakresie naszych możliwości finansowych. Nigdy nie uda się ze wszystkimi transferami. Jestem przekonany, że transfery Pechy, Kaczmarka, Zaniewskiego, Szpaka i Kato dadzą nam efekt. W tej chwili sytuacja jest zła, ale zapewniam państwa, że pod względem sportowym z tego wychodzimy. Mieliśmy teraz bardzo ważny kolejny okres, gdzie potrenowaliśmy. Natomiast to wszystko, co robimy, chcę, żebyście mieli państwo na nas wpływ. Klub nie chce ujawniać publicznie budżetu klubu.
Dlatego, że niech ktoś z Państwa powie mi i znajdzie, jaki jest budżet klubu z nami konkurujących. Wiecie, co to będzie, że jutro ukażą się publikacje na temat naszego budżetu. To Podhale Nowy Targ, które akurat ma budżet połowę naszego, będzie tak naszprycowane, że pozabijają naszych, żeby tym motorowcom dochować. Dlatego te kluby, które biją się o ligę, robią wszystko, żeby budżetów nie ujawniać i żeby nie kupować. Natomiast ja chciałem pozyskać dwóch zawodników, bardzo poważnie, jednego z Karpat, Krosno, celowanego zawodnika, nazywa się Szkatuła, lewy obrońca z bardzo dużą ilością asyst, który był alternatywą dla nas na dwie pozycje. To z pieniędzmi, które mu zaproponowałem w ramach naszego budżetu, zostałem przez niego wyśmiany, jak w końcu zgodziłem się na te pieniądze, które chciał, bo chcieliśmy, to w Karpatach mu dali jeszcze 1000 więcej i skończyłem rozmowy z zawodnikiem Szkatuły. Bardzo mi przykro, tak to się czasami odbywa. Wiesz, radny Bielak ma bardzo dużo racji w tym, że zespół trzeba wzmacniać, ale trzeba się trzymać określonych przez nas zasad. Zawodnik jest oglądany minimum przez trzech trenerów, jest opisywany przez tych trzech trenerów. Jeżeli wszyscy trzej powiedzą, że on ma nam dać jakość, to wtedy ja prowadzę z nimi rozmowy, jeżeli się dogadam, zawodnik jest wprowadzany do klubu. Myślę, że te podstawowe pytania wyczerpałem. Jeżeli nie, to proszę. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Dariusz Jezior. Spróbuję pokazać anglosaską dyscyplinę wypowiedzi i zmieścić się w tym limicie, który sam sobie określiłem. Włączamy stoper, panie radny. Super. Więc patrzę na klub troszeczkę z takiego spojrzenia biznesowego. I patrzę, jakie są osiągnięcia i za jaką cenę. I niestety jesteśmy spółką akcyjną, więc tak do końca finansów nie uda nam się schować, ponieważ taką, a nie inną formę prawną obrać. Ale tak przyjrzałem się dwóm sezonom, czy obrotowym latom. I no niestety widzę bardzo niepomyślny trend. I dane są dla mnie bardzo niepomyślne, bo oprócz generalnie przychody są na tym samym poziomie, na którym były. Dla porównania tylko ogólnie przychody w sezon 2015-2016 1 690 000, 2016-2017 1 670 000, o 20 tysięcy więcej przychodów. Więc 200 tysięcy, panie radny, się wtrącę od razu, ponieważ 200 tysięcy to były koszt jednego przedsięwzięcia. Panie prezesie, ja omawiam dane i widzę to, co widzę. Przychody, jeszcze raz, 1 670 000 w tym sezonie, 1 691 000 ubiegłym. Więc, panie radny, przychody na Śląsk Wrocław wyniosły 150 tysięcy przy takich samych kosztach. Nie ma to związku z budżetem ligowym klubu. Przepraszam, pozwólmy do tego, panu radnemu, ale ja to przejdźmy do kosztów, panie prezesie. Sezon 2015-2016, ogólne koszty 2 miliony 700. Obecny sezon 3 miliony 130 tysięcy. Ogólne koszty. Przyjdźmy już takie konkretniejsze koszty. Wynagrodzenie zawodników. Sezon ubiegły 900 tysięcy. Sezon obecny 1 300 tysięcy. Premie. Ubiegły sezon 268 tysięcy. Obecny sezon 427 tysięcy. Widzę pewną w kosztach bardzo niepokojącą tendencję wzrostu przy utrzymaniu się tych samych przychodów. Oceniając biznesowo to przedsięwzięcie, mówię tylko o pewnym niepokojącym trendzie. To po pierwsze. Po drugie, panie prezesie, teraz mówimy już o kosztach. I tutaj moje pytanie. Co moje pytanie? Na co przeznaczamy
a przeznaczyliśmy już do tej pory 3 miliony złotych jako dotacja miasta. Na co przeznaczamy te pieniądze? Bo one, czy idą jako kapitał własny, czy na co te środki są przeznaczone? Bo bardzo mnie ciekawi, pan nie ujawnia tych przychodów, czy tych dotacji miasta, to nawet nie jest dotacja. Ja nazywam to dotację, ale to jest objęcie udziału. Więc dofinansowanie przedsiębiorstwa, dofinansowanie firmy, dofinansowanie klubu, które nie ujawnia pan jako przychody, to jest moje pierwsze pytanie, gdzie są te pieniądze w budżecie czy w bilansie miasta? Jako dochody własne, czy jako kapitał własny? Co możemy zrobić z tymi pieniędzmi? Bo dalej, proszę państwa, idziemy w tym samym kierunku. Mówimy, oddłużmy miasto. A w jakiej formie? Czy też przejmiemy akcję? Czy klubu? I czy będzie, w jaki sposób, to jest drugie pytanie, w jaki sposób podłużymy to miasto? I trzecie pytanie. Klub, przepraszam. Ja sam się stresuję, bo chcę skończyć w tym moim limicie. trzecie pytanie. Ponieważ tendencja, o której mówiłem na początku, jest niepokojąca, chciałem zapytać, jakie kontrole miasto przeprowadziło w klubie? Ile było tych kontroli? Co kontrolowano? Dlatego, że jako radny, tutaj państwo lekką ręką rozdajecie kilkaset tysięcy, 1,5 mln lekką ręką, a ja jako radny dbający o finanse publiczne chciałbym zapytać, a jak to skontrolujemy, a na co to pójdzie, jaki jest mechanizm tego wszystkiego. I jeżeli zanim dam te pieniądze, to także chciałbym powiedzieć, na co pójdą, jak zostaną wykorzystane i co z tego będziemy mieli. Bo na razie to mamy średni poziom w czwartej ligi. Ja chciałbym się produkować, wydają się bardzo ważne pytania, więc ja od razu przygotuję. Jeżeli chodzi o tendencję, zgadzam się. Ona jest niepokojąca i dlatego ta rozmowa, dlatego moja prośba. Ponieważ uznaliśmy, wzrost kosztów jest nie relatywnie szybciej następuje w ostatnim roku niż przychodów. Zgadzam się z tym. Natomiast podjęliśmy decyzję, że bez wzmocnienia klubu, a jak pan sam zauważył, praktycznie wzrost kosztów jest w obszarze płac zawodniczo-trenerskich, bez wzmocnienia zespołu uznaliśmy, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć celu, który jest przed nami stawiany. Jeżeli odrzucimy ten cel i postawicie przede mną cel odtworzenie spółki, to można zrobić, można postawić na juniorów, grać za darmo i nie mówmy wtedy o awansie, bo nie da się zjeść i mieć. No, trzeba w jakiś sposób to prowadzić. Jeżeli chodzi o kontrolę, to ja osobiście czuję się kontrolowany permanentnie, zarówno przez przedstawicieli prezydenta, jak i Radę Nadzorczą. Przedstawiciel też jest sponsora strategicznego w Radzie Nadzorczej. Sponsor daje duże pieniądze i uwierzcie mi, że każda z wydawanych gotówek jest kontrolowana przez Radę Nadzorczą. Sprawozdanie finansowe przygotowane przez obsługującą nas firmę księgową zostało poddane badaniu spółki BDO. To jest jedno z 4 największych firm, tak sobie zazwyczaj przedstawiciel sponsora, to sprawozdanie biegłych jest przygotowane i ocena spółki jest pozytywna. Panie radny, ja przedstawiam wynik spółki i mówię, że jako spółka notujemy wynik ujemny. Kapitał opłacany przez miasto pozwala nie zadłużać dalej spółki, a nawet pozwoliło częściowo ją oddłużyć i w tej chwili zadłużenie jest niższe. Straty są, to zaraz jeszcze pan się wypowie, jak to się wygląda. Straty są notowane, aczkolwiek to, że spółka jest dokapitalizowana, powoduje jej płynność finansową i to, że nie pogłębia zadłużenia spółki. Proszę państwa, pani przewodnicząca, państwo radni i szanowni
wzmocnienia bez zwiększenia kosztów. To się nie da. Jeżeli mówimy o drużynie, no to koszty muszą być wyższe. To jest, mi się wydaje, taka rzecz no, oczywista. Tak samo tendencja w stosunku do przychodów. Te przychody też raz powinny być o 100%, bo pamiętajmy, no niestety jest ciągły spajowany w stosunku do wokół motorów. To też nie pomaga zarządowi, to jest mowa ze sponsorami, bo ciągle ktoś jest mowa o zadłużeniu, o zadłużeniu, o zadłużeniu, o zadłużeniu. Cokolwiek oczywiście to znaczy, bo różne osoby używają stwierdzenia zadłużenia. Czasami mam świadomość, że chyba nie wiedzą, co to znaczy to zadłużenie. To na pewno nie pomaga w tych pozyskiwaniu sponsorów. Natomiast kwestia kontroli. Kwestia kontroli przepisana jest do kodeksu spółek handlowych. No, bieżący nadzór nad spółką dokonuje Rada Nadzorcza. I Rada Nadzorcza, tak jak pan prezes powiedział, co na każdym posiedzeniu, one odbywają się 7 razy na miesiąc i zarząd kontroluje. Tak jak też zarząd powiedział, przy pomocy strategicznego sponsora, czyli spółki Ursus S.A., spółkę poddaliśmy do rynkowej kontroli finansowo-księgowej, czołowej spółki finansowo-księgowej BDO, po naprawdę dobrych kosztach. I ta kontrola wyszła pozytywnie, to znaczy tendencja jest prawidłowa. My nie zmienimy tendencji z dnia na dzień, bo jej się nie da. Proszę wziąć pod uwagę, że jak miasto weszło w 2010 roku do klubu, w 2011 roku miasto nie udzieliło żadnego wsparcia. To w jakimś sensie pogłębiło sytuację. W 2012 roku dokapitalizowanie było 1,5 miliona, w 2014 milion 300, w 2013 też 1,5 miliona, teraz tam 1,250. Natomiast też to było na każdej komisji pokazy. Formalnie miasto wprowadza się poprzez dokapitalizowanie, czyli to warto objęcie nowych. Kiedy jesteśmy w spółce? To w ujęciu finansowo-księgowym samo z siebie generuje stratę, bo nie jest przychodem. Dlatego jeżeli mamy w spółce koszty 3 miliony i mamy zadłużenie, zakładam te powiedzmy po to 1,5 miliona, jeżeli my wprowadzamy te 1,250 000, to te środki w pewnym zakresie idą na spłatę zadłużenia, no i w pewnym zakresie na działalność bieżącą. To tyle, jeżeli potrzeba dokładnego rozpisania, czyli analitykę finansowo-księgową, my również to możemy przedstawić. Także to tak samo jak przedstawiliśmy w przypadku SPR-u, w przypadku motoru możemy to przedstawić. Tylko, szanowni państwo, weźcie pod uwagę, były prezentowane parametry finansowe. Jeżeli w spółce jest niedobór środków finansowych, bo spółka generuje stratę, a ja tak naprawdę z poziomu pierwszej, drugiej, trzeciej nigdy nie znam klubu, który by generował dodatni fundusz finansowy, chyba że kolegia i kolegi tak poznać, aczkolwiek biorąc pod uwagę i analizując sprawozdanie futbolu piłkarskiego, które co roku dokonuje podmiot RSJA, no to tam sytuacja, chociażby Korony Kielce, który ma stratę 55 milionów złotych, to tam się kształtuje futbol w Polsce. Także reasumując, państwo radni, szanowni państwo radni, te środki nie są przejadane, tylko te środki, które miasto obejmuje nowe akcje, są przeznaczane po części na spłatę zobowiązań jako po części na działanie bieżące. No, dziękuję, to bardzo ciekawa dla mnie informacja. Moja babcia mówiła, że tanie mięso niech jedzą psy. I ja nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Ja zaakceptuję stratę, zaakceptuję rosnące koszty firmy, ale ja chcę mieć to dobre mięso, o którym ona patrzy. I tego nie widzę. I ja mogę dać jeszcze więcej. Ale ja chcę zobaczyć wynik. Póki co koszty rosną, a wynik jest taki sobie, z całym szacunkiem dla kibiców. Ale ja też nie chciałbym nikogo obrażać, ale no, Legia też krytykuje, to się nie cieczą, to też nie jest metropolia. Legia też miała. Ale już wyczytałem ci tak, rektorze, że nie widzę, że nie to szkoda. Pan przewodniczący Drozd, pan przewodniczący Sidrucha, pan przewodniczący Krawczuk i pan radny Sidrucha. Bardzo proszę. Szanowni państwo, panie prezesie, ja uważam, że nie świat się nie zapali, jeśli pan przedstawi i tutaj powinien pan przedstawić dzisiaj sprawozdanie finansowe działalności motoru, jeśli pan mówi o 2015 rok i połowa 2014.
Te sprawozdania są, warto nieraz do nich wrócić, bo Pan mówił, że Panowie było zadłużenie. Ja chciałem powiedzieć, że mam sprawozdanie finansowe z 30 czerwca 2012. Dług motoru był podobny, mówił o 271 tysięcy. Natomiast działacze w radach nadzorczych są dalej wpisami, bo jak wiemy, Pan Majka jest w radzie nadzorczej, Pan Sagan, dyrektor też wydziału, też zmiany nastąpiły. To w Radzie Nadzorczej nie popieram wynagrodzenia, bo Rada jest społeczna i nieodpłatna. Ja o tym nie mówię. O wynagrodzeniu, tylko mówię o przełożeniu Rady Nadzorczej na plus. Dlatego uważam, że po prostu sprawozdanie finansowe wszyscy powinni otrzymać, bo taki jest wymóg. Jeśli chodzi o to, co Pan Prezes mówił na początku. Panie Prezesie, ja jestem długo już w tej Radzie i muszę powiedzieć, że ładnie Pan mówił, ale ja takie same wypowiedzi słyszałem zarówno od Pani Gąbki, ona przedstawiała to na sesji Rady Miasta, świetlaną przyszłość motoru. Później tutaj siedział Pan Prezes Kuna, który opowiadał, jak on to będzie kupował słabych zawodników i sprzedawał im jako bardzo dobry. Też przedstawiał świetlaną przyszłość, jakie to będą zyski. I dzisiaj i cały czas dajemy pieniądze jako miasto. Cały czas dajemy pieniądze. I dzisiaj po prostu słyszę dalej, że ma być świetlana przyszłość. Ale patrząc na inne działania dotyczące Łęcznej, boję się, że będę obserwował to, co się działo z LKP Motor. To był taki lubelski klub sportowy Motor, którego, że tak powiem, załatwiono, żeby stworzyć jakby spółkę miasta. I Panie Prezydencie, to ja mówiłem i powtarzam to, jeśli Pan nie rozumie, to powtarzam jeszcze raz. Uważam właśnie, że powstanie spółki usprawniło branie pieniędzy z miasta. Bo wcześniej motor też oddłużaliśmy, też byłem za tym, też mówię, że usprawnił. Tak, bo to się usprawniło metodycznie. Jeżeli mamy spółkę, nie musi motor przystępować do żadnych konkursów. Występuje po prostu o dokapitalizowanie i my dajemy. Nie mam nic przeciwko temu, natomiast chodzi mi o to, żeby to było racjonalne wydawanie środków. I Panie Prezesie, uważam, że jest Pan trzeci sezon i jest trzeci trener. Nie wiem, czy tak po prostu jest zasada taka, że im więcej trenerów, tym lepsza drużyna. Ja uważam odwrotnie. Uważam, że był bardzo dobry trener Nowak, co go Państwo pogonili, dlatego że miał własną wizję, wiedział, co chce zrobić. Tu na pierwszym miejscu po rundzie. Zawodnicy puścili kilka meczy i do widzenia. I go Państwo zwolnili. Uważam, że po prostu jeśli zawodnicy będą rządzili po prostu klubem, to Pan nic nie osiągnie. Bo nie da się tak, że 5 koni w jedną stronę ciągnie, a 6 koni ciągnie w drugą stronę. A woźnica jeszcze gdzie indziej. A woźnica, tak po prostu. I tak uważam, że tak pracować się po prostu. No to by ciekawe rzeczy się dowiadujemy. A woźnica ze świetliku. Dlatego uważam, że nie wiem do końca właśnie kto jakby rządzi tym klubem, bo my pieniądze dajemy, może nawet oddłużymy, tylko nie wiem, czy to po prostu da efekt. Moim zdaniem obawiam się i teraz Pan nas szantażuje. To jest szantaż. Jeśli Pan mówi, jeżeli nie kupimy kilku zawodników, to my nie wejdziemy, no tak to odbieram, to my nie wejdziemy, nie uzyskamy awansu. Ja jestem przyzwyczajony do tego i tak mi chciał. Ja wolę nie uzyskać awansu, tylko żeby grali chłopcy tutaj z Rubina i nawet nie przegrywają. Tylko jak jest dobry trener, to wtedy ten trener rośnie razem z drużyną, a drużyna z nim. Jest pewne zaufanie i idzie to w całym mieście czy w całej gminie w górę. I dlatego małe gminy osiągają po prostu sukcesy, mimo że niektóre mają mniejsze budżety niż Lublin. I mają też wyniki. A my mamy tak, marketing, zgadzam się z Panem, bardzo dobry. PR-owo bardzo dobrze. Infrastruktura bardzo dobra. Kibice świetni. Tylko niewiele z tego wynika. Jeszcze budżet tutaj, niezłe pieniądze. I budżet jest w miarę, czy tak powiem, może nie najwyższy, bo tam zaraz mi Państwo przybiją, że gdzieś jest tam wyższy, ale też jest wiele budżetów dużo słabszych, gdzie wyniki mają dobre. I chciałem też się spytać może Panią Skarbnik,
Bo my mówimy tylko o pieniądzach tutaj, które są dla motorów. Ale chciałem spytać, ile ogólnie wynoszą nas koszty jako gminy dla motorów. Na przykład, czy motor wynajmuje arenę, czy my płacimy za arenę. Bo to wtedy nie płaci na przykład koszty, prawda? I takie koszty jakby uboczne, chciałbym też wiedzieć, jakie my ponosimy jako gmina. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, czy chce się pana odnieść? Tak, bardzo prosił, chciałbym powiedzieć panu radnemu Drozdowi w kilku słowach. Po pierwsze, w kwestii świetlanej przyszłości. Nie wydaje mi się, żebym roztaczał tutaj świetlaną przyszłość przed motorem. Raczej chciałem pokazać teraźniejszość, jak lub wygląda w chwili obecnej. Co do jego przyszłości, widzę tu różne możliwości. Jako menedżer przedstawiam wam konkretne rozwiązania. Jeżeli chodzi o trenerów, to w tej chwili jest czwarty trener za moje kadencje, nawet piąty, bo pierwszego zwolniłem od razu po przyjściu do klubu. Każdy miał postawione konkretne cele. Jeden z pracy zrezygnował pod wpływem różnych doniesień prasowych. Dwóch kolejnych postanowiłem zwolnić. Rekordzistą w województwie nie jestem. Natomiast co do zasadności tego będę się bronił. Trener Sapa przygotował zespół w oparciu o zawodników stąd, był trenerem stąd. W perspektywie różnych rzeczy, na które nie zawsze klub miał wpływ z zewnątrz, postanowił nie kontynuować pracy. Został zatrudniony trener Nowak, który prowadził prywatną politykę podczas prowadzenia klubu, na co jako zarząd nie mogłem się zgodzić. Ostałem się do dyspozycji Rady Nadzorczej, przedstawiłem sprawozdanie. Ja przedstawił trener, nie widziałem możliwości współpracy dalej z trenerem. Decyzja Rady była taka, że został prezes, trener odszedł. Zawodnicy nie mają tu nic do niczego. Myślę, że mówił pan o opuszczeniu meczu przez zawodników. Będzie pan łaskawy podać mi, którzy... Ja tego nigdy nie użyłem. Przegrali kilka meczów. Puścić. To przepraszam. To dłoni, panie radny, bo to są rzeczy, które idą w eter i które bardzo ładnie się powtarza, a jak się funkcjonuje z tymi zawodnikami, to wygląda troszeczkę inaczej. Także trener Złomańczuk wygrał ligę, chciałem powiedzieć. W ubiegłym sezonie wygraliśmy 23 mecze. Czy był odpowiedni dalej? Wielokrotnie to dyskutowałem. Doszliśmy do wniosku, że jego doświadczenie jest zbyt małe, zmieniłem. Trudno postawić na ten trenera Wyszewskiego. On wynikami się obroni. Na dzień dzisiejszy wyniki są złe, ale wpływ ma nie tylko osoba trenera i to, czy zawodnicy puszczają mecze, tylko całokształt sytuacji, przygotowań krótkich, efektu po przegranym poprzednim sezonie. Wierzę w tego trenera, wierzę w ten zespół. Nie w świetlaną przyszłość, bo do niej nam daleko, do stabilizacji konkretnej klubu i do tego, żebyśmy grali bliżej w miejscu, jakie są oczekiwania kibiców. Co do szantażu, bardzo proszę, żeby nie używać wobec mnie takich sformułowań, bo jestem, jak grzecznie proszę, żebyśmy poszli tą drogą, żeby zespół wzmocnić. Takie też dostałem wytyczne od Rady. Taka jest potrzeba społeczna. Wiem, że część społeczeństwa jest przeciwna temu, ale ja patrzę na te 60 tysięcy, które było na meczach motoru. Patrzę na 20 kilka tysięcy na fanpage'u naszym i na osób, ile się do mnie zwraca na co dzień po to, bo oni chcą motoru. Chcą motoru wyżej, są czasy, którzy by się dali za niego pokroić i cała rzecz, a ludzi daje własne, prywatne pieniądze na to, żeby on poszedł dalej. Ja uważam, że miasto jako właściciel spółki powinien to docenić i podobny wkład wnieść. Proszę, już jak ja byłem tutaj 2,5 roku temu, mówiłem o swoim planie na komisji sportu, powiedziałem, że będę do klubu przynosił sezon w sezon swoją działalnością coraz więcej pieniędzy. W każdym z okresów półrocznych, sezonowych czy rozliczeniowych pieniędzy do klubu wpływa więcej niż dostaje
z miasta. Myślę, że to jest działanie. Natomiast chcąc mieć zabawkę odpowiednią do miejsca, w którym rozgrywa mecze, odpowiednią dla kibiców, musimy zrobić wszystko, żeby ten klub wzmocnić. Do tego potrzebne są pieniądze. Przepraszam, co do kosztów pozostało się, nie będę wypowiadał. Myślę, że to na wszystkie pytania odpowiedziałem. Pani przewodnicząca, możemy, bo czas jest troszkę liczy. Tak, rozumiem. Natomiast bardzo proszę, pan radny po kolei. Dziękuję bardzo. Dyskusja jest emocjonująca, ale myślę, że jednak pan nie ma wątpliwości, że jest potrzebna i że chcemy pozytywnie się odnieść do promotoru. Ja nie czuję się na siłach, żeby doradzać, bo nie znam się na piłce. Natomiast chciałbym zadać kilka pytań, bo no, podejmując te decyzje finansowe również jako radny, chcę mieć tutaj pełną świadomość. Zacznę od tego, mam tutaj strukturę zadłużenia, która wynosi, która w podsumowaniu daje mi 1 000 000 zł. Natomiast na poprzedniej stronie budżet klubu na 2015-16 wynika, że zadłużenie jest 1 120 000. Liczby 120 tysięcy nie zostało tutaj rozpisane. To są główni, ja nie wiem, musiałbym to posłuchać. Wydaje mi się, że jest więcej. Bo teraz tak, mamy bieżącą sytuację i deficyt do końca roku 454 tysiące. Państwo chcecie od nas 600 tysięcy, deficyt 454, ZUS 145, Urząd Skarbowy 135, wynagrodzenia 105. O innych nie mówię. Za te pieniądze 600 tysięcy nie da się jakby nawet podstawowych rzeczy zrobić, bo deficytu nie zasypiecie w tym roku i zadłużenia podstawowego nie spłacicie. Więc pytanie jest takie, dlaczego 600? Bo mija mi się to, czy tylko dlatego, że więcej nie ma w kasie, czy po prostu nie wiem, bo tak na podstawowych takich tutaj wskaźnikach jakoś nie wychodzę na tą kwotę. Natomiast druga sprawa jest, znaczy inne pytania. Mówimy o tym, że klub ma kilkudziesięciu w tej chwili sponsorów. Ja bym chciał troszkę więcej wiedzy na ten temat. Prosiłbym o taką informację na piśmie na temat tego, ile pieniędzy wpłacają instytucje sektora finansów publicznych, czyli nie miasto, tylko instytucje, załóżmy spółki miejskie, MOSI, jak mam tutaj spółki komunalne, tak, te, które są z sektora finansów publicznych. Rozumiem, że reszta zostanie i prawda będzie obrazowała ile tutaj sponsorzy zewnętrznych w stosunku do miasta mają zaangażowania w ten klub. Chciałbym również zapytać i poprosić może o wyjaśnienie. Jesteśmy w czwartej klasie rozgrywkowej i gramy cały czas na licencji szarobowej. Czy to jest zasadne w kontekście kilkuletnim? Czy nie lepiej było, mając jakiś sztab kibiców, zawodników, puścić drugi skład do ligi tutaj tam niższej, gdzie licencję mogliśmy zdobyć i przez te 3 lata mieć już swoją własną licencję, a nie płacić co roku 120 tysięcy. Nie wiem, może się tutaj nie wyznaję, ale chciałbym prosić o wytłumaczenie tego, dlaczego ciągle musimy grać na tej kupionej licencji. Następna sprawa to są plany. Powiedział pan prezes, że musimy wzmocnić klub, żeby myśleć o awansie. I rzeczywiście finansowo to wygląda tak, że z 2500 średnie wynagrodzenie skaczemy na 3800. Średnie wynagrodzenie ma podskoczyć w klubie o 50%. Dodam tylko skromnie swoim zdaniem, ale to nie ma związku z motorem, że na tym poziomie rozgrywek to zawodnicy powinni grać za darmo i chcieć wejść do ligi wyżej.
a nie za takie pieniądze. No, tylko jakby moja na ten temat opinia. No, robienie zawodowstwa na takim poziomie no, jest prawda, trochę dziwne. Ale no, taki jest taki rynek, ja się w tym oczywiście jakoś tak wewnętrznie nie zgadzam. Teraz chciałbym jeszcze właśnie poprosić oprócz tego, że te spółki komunalne, to chciałbym jeszcze poprosić o taką informację dotyczącą tego, w jaki sposób wygląda rozliczenie między klubem a MOSiR-em, to znaczy czy wszystko to, co jest jakby kosztem organizacji tych meczów, wszystko pokrywa te koszty i w jakim zakresie, tak? W jakim zakresie klub, a w jakim zakresie tutaj są jakieś takie zaangażowanie mocy. Teraz jeszcze chciałbym zapytać, ile osób pracuje w klubie, ile osób to jest to wynagrodzenia pracownicy? Ile tam osób po prostu jest poza generalnym za zawodnikami? Następna sprawa. Chciałbym, żeby motor w gminie miał taką dłuższą perspektywę działania również, żebyśmy nie musieli jakby powodować różnymi zabiegami na sesjach i tak dalej, no takich dyskusji. Najbardziej chciałbym, żeby powstało takie porozumienie, jakiś pakt dla motorów. Pakt, który by zawarł klub, oczywiście zawarł kibice, zawarłoby miasto, byłoby to coś wpisanego, tak. Coś takiego, co można by było potraktować jako punkt odniesienia. Chciałbym również, bo są to takie postulaty, żeby oddłużyć klub, chciałbym też widzieć ten punkt graniczny, tak? To znaczy, że w pewnym momencie miasto zaangażuje się, wpłaca x pieniędzy, bo rozumiem, że to będzie pewnie kwota inna niż ta, którą tutaj mamy jako zadłużenie. I że prezydent powie, tak, motor jest spółką, która nie ma zadłużenia, prawda? Żebyśmy po prostu widzieli, nawet dla wszystkich by to było dobre, kiedy moglibyśmy zacząć, prawda, nowe życie, start blanche i może postawić sobie. Nie wiem, nie mam takiego zdania, czy to powinno być, jeżeli uda nam się awansować do wyższej klasy, to na pewno, ale może przy okazji albo zakończenia sezonu, albo roku obrachunkowego, czy tam wtedy, kiedy to zadłużenie nastąpi. I jeszcze jedno, chciałbym też, żebyśmy jakby rozmawiali finansowo o motorze, panie prezydencie, w tym znaczeniu, tak jak tutaj koledzy mówili, żeby przygotować projekt uchwały o objęciu udziału w spółce motor odrębnie od budżetu, żeby nie było tak, że radni są jakby, żebyśmy mogli mówić o motorze, tak? Żeby nie było tak, że mamy 40 pozycji w tym motor, z niektórymi się na przykład możemy nie zgadzać i my wtedy będziemy dyskutować, a potem przyjdzie na to, że motor przegra z radnymi. Nie. Chciałbym, żeby sytuacja była czysta. Objęcie udziału w spółce motor i wtedy głosujmy, żeby sytuacja była jasna. To na razie tyle z takich uwag, które miałem. Panie przewodniczący. Pozwólmy się odnieść pan refleksjonalnie. Szanowni Państwo, ja tylko do dwóch aspektów refleksji odpowie pan prezes. Panie radny, te 600 tysięcy to jest w zasadzie jakiś taki kompromis, bo to jest 600 tysięcy dyskutowane też na poziomie rady nadzorczej i stwierdziliśmy, że pewnie w tym roku, biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne i finansowe miasto no, nie da na motor na oddłużenie. To znaczy stwierdziliśmy, że te 600 tysięcy to jest optymalna kwota, która nie spowoduje zwiększenia zobowiązań w spółce, a pozwoli takim, mówiąc kolokwialnie, bez żadnego problemu.
przed końcem roku pewnie będzie zatwierdzony budżet, gdzie będziemy wszyscy widzieli. Słyszałeś, że to zabawka jest. To nie jest biznes, to jest zabawka. Chcesz mieć zabawkę, to musisz ułożyć. Struktury sponsorskie, to z pełną świadomością, że te zespółki mają takie... Jak odłożysz, to co? W następnym roku znowu trzeba dać. Pieniądze na motor z zastrzeżeniem, że spółka motor nie prowadzi rozliczenia z masywem co do gry na stadionie, ale żadnych środków finansowych w postaci gotówki, żadna spółka komunalna. Tak to jest. Planu na to, żeby przynajmniej ja nie widziałem. Mosfir jest naszym partnerem technicznym. Rozgrywając tam mecze, jesteśmy ambasadorem areny. Tak to uważamy i od biegłego zarządu wystąpiłem do Mosfiru, żeby takim partnerem technicznym był. To jest finansowane poprzez to, że Mosfir ma swoje logo na strojach sportowych. Podobnie jak inni sponsorzy w tym gronie, ma z tego tytułu świadczenia. My na strojach reklamujemy bezpośrednio Akwę Lubi, reklamujemy wszystkie podczas meczów motoru, wszystkie imprezy mocirowskie i wszystko inne. To zostało stargetowane i takie świadczenie, umowę sponsorską jako partner, nie sponsorską, a partnerską, jako partnera technicznego mocirowamy. To jest jedyna spółka komunalna i natomiast nasze zobowiązania wobec Mosfiru są dużo większe niż te przychody, które mamy z tytułu umowy partnerstwa. Wynajmujemy siedzibę na Mosfirze, wynajmujemy kasy, cały koszt organizacji imprez poza samym wynajmem stadionie jest po stronie klubu, a więc ochrona, kasjerki, pracownicy techniczni, reklama meczów. I wszystko. Tylko po stronie Mosfiru jest udostępnienie obiektów, katering świadczy firma zewnętrzna, wcześniej jeszcze od Mosfiru do katering. Ma przykład tylko z biletów, katering ma przychody z tytułu obsługi barku czy na stadionie. Oczywiście do pana radnego wyślę stosowne dokumenty, żeby powiedzieć jak to wygląda. Dlaczego 600 tysięcy? Podstawowa sprawa. Do końca roku będziemy mieć, tak jak powiedziałem, wpływy od sponsorów i ze sprzedaży biletów. To nie jest tak, że jeżeli my mielibyśmy dostać tylko te 600 tysięcy, to byśmy umarli. Do końca roku mamy około miliona wydatków i ponad 400 tysięcy przychodów. Na tym slajdzie, który pokazuje nasze bieżące zadłużenie, panie radny, jest 1 119 000. Ujętych, a więc nasze faktyczne zadłużenie wymagalne w tej chwili. My dostając pieniądze z miasta spłacimy zobowiązania publiczno-prawne, zapłacimy zawodnikom i opłacimy najstarsze faktury w tych wszystkich kontrahentach, z którymi jesteśmy zobowiązani umowami i będziemy też dalej pracować na środkach, które wpłyną od sponsorów i ze sprzedaży. Także 600 tysięcy pozwoli nam obsłużyć zadłużenie do końca roku, zachowa płynność finansową na poziomie podpisanych umów i kontraktów, które zawarły. Stąd o taką kwotę wnoszę, tak jak we wnioskach pisałem, wnoszę o dokapitalizowanie klubu 1 000 000 zł na przyszłą rundę. Czyli w tym sezonie proszę o 1 600 000 wsparcia z budżetu miasta, ponad 1 600 000 będzie z wpływów klubowych i tak to wygląda. Jeżeli od 1 lipca do 30 czerwca. Jeżeli chodzi o dalsze rzeczy, licencje. Ja się do tego odnosiłem. Licencja kupiona jest po prostu. Natomiast umowa kupna licencji była tak zorganizowana, że ona była w dwufalowa częściowo klub zapłacił, druga część była uzależniona od sprzedaży zawodników, którzy zostali przekazani. W związku z tym, że ci zawodnicy nie przynieśli wpływu do klubu, klub nie płaci za licencję, tylko jednorazowo miał zobowiązanie, które spłaca zawsze. W momencie, kiedy ja przejąłem klub, zobowiązanie licencyjne wynosiło 300 tysięcy, w tej chwili spadło do 120, bo 180
zostało wtedy, przepraszam, ono 300 tysięcy to było wymagane. Jak ja przyjąłem klub, to już było częściowo spłacone. Ja doprowadziłem do tego, że w tej chwili z tytułu licencji mamy jeszcze 120 tysięcy. Czy spłacimy to nikomu? Tak. Licencja jest motoru lubi. Ona jest nasza. My nic nie musimy kupować, budować od nowa. My gramy całkowicie jako motor lubi. W momencie oddłużenia klubu ta sprawa nie będzie już wracała. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie w klubie, to ja tutaj cały czas w pewien sposób rozbudowuję na to wynagrodzenie. To po co pytać? Ciągle to samo. Panu radnemu Bielakowi powiem, że jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to jestem jednoosobowym zarządem i zarabiam 5000 złotych w klubie, co mówię wszędzie. Ja, jeżeli ktoś uważa, że jest to wynagrodzenie wygórowane, to jestem w stanie przedstawić argumentację w zakresie poświęconej pracy i innych rzeczy. To tak jak w grę Monopoly, budowę cywilizacji. Bo tam no, w klubie jest są ludzie, jest skupisko, musisz im zapewnić. To jest dziewczyna zabawę, zarządująca finansami, policję, to jest pracownik marketingu, pracownik łączący działania marketingu z obsługą techniczną na pół etatu prawnych. Proszę tam ktoś na tym zarabia pieniądze, to nie na tym poziomie. Dwóch pracowników, chcę dopiero powiedzieć, później. Wcześniej pracowali, jeden z nich pracował przez pół roku w ogóle płacony budżetem z Funduszu Pracy. W tej chwili ponosimy tylko koszty jego utrzymania ZUS-owskie, bo on pracuje dla nas tak dalej bezpłatnie, jest to po stronie przygodowej. Druga z tych osób, nasz grafik pracujący w marketingu, pozyskujący nowe firmy, to też jest osoba, która zawodnika jest refinansowana z Funduszu Pracy, Urzędu Pracy. Te pieniądze euro są po stronie przychodowej też. Musiał być po stronie kosztowej i przychodowej, żeby budżet się zgadzał. Ta tabelka jeszcze na koniec powiem. Za 10, to ostatnia tam gdzieś ktoś, te miliony. Panie radny, jak pan sumuje jeszcze raz, to bardzo proszę, bo zadałem sobie trud podczas pana wypowiedzi i podsumowałem. Proszę o sprawdzę. Czy jeszcze coś? Bardzo dziękuję. Przejdziemy do kolejnych pytań. Bardzo proszę, pan przewodniczący Michał Krawczyk. Potem pan przewodniczący Ławniczak, pan radny Piotr Popiel. Szanowni państwo, taka jest kolejność. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że czuję się wbudowany tą dyskusją, która odbywa się dzisiaj na połączenie w Komisji Budżetu Ekonomicznej i Komisji Sportu. Ponieważ porównując ją z tą dyskusją, którą mieliśmy okazję wysłuchać, ja się całej tej dyskusji przysłuchiwałem na ostatniej sesji Rady Miasta, kiedy padały zarzuty wobec klubu, bardzo często poniżej pasa. Każdy z nas będzie mógł sobie przejrzeć na tej sesji. Dzisiejsze pytanie, dzisiejsza dyskusja buduje, bo rozmawiamy bardzo konkretnie i nie zadajemy ciosów poniżej pasa, co jest bardzo ważne. Druga kwestia to taka, że wydaje mi się, że w przypadku każdego klubu sportowego, ale i w tym wypadku motoru lubi, musimy sobie zadać zasadnicze pytanie. Czy dla nas ważniejszy jest cel sportowy, czy cel finansowy? I druga kwestia, jak sobie zdefiniujemy zarówno cel sportowy, jak i cel finansowy? Jeśli celem sportowym jest awans do drugiej ligi, bo tak to rozumie pan prezes definiował, to jest pytanie, co jest celem finansowym. I tutaj z definiowaniem celu finansowego byłbym bardzo ostrożny, ponieważ z jednej strony możemy rozliczać klub, i za moment też słowo komentarza, z tego, w jaki sposób gospodaruje finansami, ale z drugiej strony nie spodziewajmy się, proszę państwa, tego, że taki klub jak Motor Lublin przestanie być w najbliższych latach deficytowy. Nie wiem, panie prezesie, w którym poziomie rozwojowym klub powinien się znaleźć, żebyśmy mogli powiedzieć, że prawdopodobnie przestanie być deficytowy i sprzedaż biletów i wpływy od sponsorów, w związku z tym, które urosną, pokryją nam przynajmniej koszty i wyjdziemy na zero. Ale właśnie, pan prezydent kiwa głową i moja wiedza z tego, co czytam na ten temat, to może się okazać też, że nigdy. Więc miejmy świadomość tego, że do sportu, do klubów sportowych w Lublinie, do motoru Lublin, o którym dzisiaj rozmawiamy, zawsze będziemy dokładać.
jest zasadnicze pytanie, czy dokładamy z głową, czy dokładamy na podstawie planu i jak te pieniądze są wydawane, jak są pożytkowane. Proponuję Państwu spojrzeć na pierwszy slajd. Sytuacja finansowa spółki, przychody, w tym od sponsorów do kosztów w latach 13-14, w sezonie do 16-17. Proszę zwrócić uwagę na to, że koszty mają wzrosnąć w sezonie 16-17, dlatego o tym mówił Pan Prezes, bo klub chce zakupić nowych zawodników, płacić wyższe wynagrodzenie i tak dalej. Do tej pory te koszty były niższe niż w sezonie 13-14. Mają wzrosnąć obecnie jakieś 15, powiedzmy, procent, tak na oko, jak to widzę z tego wykresu w stosunku do 13-14. Natomiast przychody, w tym przychody od sponsorów, co roku są wyższe. I proszę zobaczyć, jakie to są różnice. Otóż przychody, stanowiły w sezonie 2013-14 tak na oko, bo tutaj nie mamy dokładnej podziału, około 1/4 całości kosztów. Teraz stanowią, Pan Prezes pewnie dokładnie powie, ale na oko około połowy całości kosztów. W tym od sponsorów przychody od sezonu 13-14 do 16-17 wzrosły trzykrotnie. Więc to jest w jakimś sensie odpowiedź na pytanie, czy pieniądze, które co roku przekazujemy na motor drugi, są wydawane z głową, czy sytuacja finansowa i gospodarka finansowa w spółce jest realizowana z głową, czy też nie. Jeśli w zeszłym roku przy realizacji tych zadań finansowych, czyli przy tym wzroście spadku, przepraszam, kosztów, i wzroście przychodów tych od sponsorów, jeśli w zeszłym roku byśmy awansowali, a byliśmy od tego dosłownie głos, to byłby ogromny sukces. Awansu nie udało się wywalczyć, ale był spadek kosztów, wzrost przychodów, a nam się udało być na pierwszym miejscu w tabeli na koniec sezonu. Więc to jest w jakimś sensie odpowiedź na to, czy pieniądze, które są wydawane, są wydawane tak, z zaczynamy pierwszego i ostatnia maja, rzecz, której chciałbym powiedzieć, wydaje mi się, że powinniśmy traktować nadal motor i prawdopodobnie przez następne jeszcze kilka lat jako inwestycję. Jest pytanie, kiedy ta inwestycja zacznie się nam sprawdzać. W sensie finansowym prawdopodobnie nigdy, bo zawsze będziemy do klubów sportowych, którym do motoru dokładać. Na to, natomiast w sensie sportowym, według mnie już się w jakimś stopniu zaczęła zwracać, bo pierwsze miejsce w tabeli w zeszłym roku, mam nadzieję, że pierwsze miejsce w tabeli, które umożliwi nam awans w tym roku, to właśnie będzie realizacja celu sportowego i zwrot z tej inwestycji, którą poniesiemy. Więc na koniec tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie już nie zadawaj, w perspektywie kilku najbliższych lat powiedzieć, na jakim poziomie rozgrywkowym muszą wygrać taki klub jak Motor Lublin w Lublinie, na arenie, żeby wychodzić na zero, żeby klub zaczął się finansować. Czy w ogóle jesteśmy w stanie coś takiego przyjąć? Ja powiem tak, jeżeli chodzi o zysk, to cały czas bym chciał powiedzieć, że ten zysk niematerialny też trzeba za każdym razem szacować i o nim mówić. Uważam, że duża grupa kibiców, w tym duża grupa dopingujących nas ultrasów, ludzi związanych z tym klubem ma swoje igrzyska, ma cel i dzięki temu też ultrasy to są tacy kibole i obtwoja nas, tak? Tutaj są tylko zyski. Bo ja jestem tutaj ciemny. Jeżeli chodzi o to, o polską specyfikę, to trudno żądać od klubu, od spółki sportowej, żeby była spółką przynoszącą dochód. Raczej się tego na poziomie polskiej ligi nie stosuje. Natomiast uważam, że cel przed zarządem jest inny. Cel to jest doprowadzić do takiego poziomu sportowego klubu, bo infrastrukturalnie i markowo już na tym poziomie jesteśmy,
żeby klub pozostał inwestorem, żeby pozostał kogoś, kto będzie chciał wykładać pieniądze w zamian za prawo do ustanowienia w tym klubie, może w perspektywie odciążenia budżetu miasta. To jest nasz cel, nie stricto zarobek na klub. Natomiast jeżeli rada postawiłaby taki cel nadzorcza, pewnie musiałaby powołać do tego inny zarząd. To się da zrobić oczywiście, trzeba się zrestrukturyzować w klubie bardzo szybko, jeżeli chodzi o stronę sportową i praktycznie osiągać wyniki sportowe na miarę wychowanej młodzieży. Nie wiem, jaki to by miało efekt, to jest nieprzewidywalne. Nie uważam, żeby było to rozsądne pociągnięcie w przypadku Lublina. Odniosę się to do nakładów i osiągniętego wyniku. Nam nie udało się awansować. Natomiast cały czas nie możemy powiedzieć, że udało nam się wygrać. Mieliśmy dobry. Ja takiej formuły nie. Każdy się chce pokazać. No to już to było w prezentacji. Jeszcze świetne wydarzenie promocyjne, jakie był mecz ze Śląskiem. No to już było. Jaki był mecz barażowy. Ale po co to 20 razy? Nie awansowaliśmy, bo byliśmy słabsi. Zdaliśmy sobie z tego sprawę, jak zrobiliśmy głosowanie. Mamy analizę tego działania, czyli będzie o ocenę trenera i wyników szkoleniowych wstępną. Pokuszę się po zakończeniu rundy. Wtedy na pewno, jeżeli Państwo sobie życzycie sprawozdanie, przekażę, bo one jest robione dotyczące akademii, dotyczące każdej grupy rozgrywkowej, łącznie z seniorami. Jeżeli tak chcecie, to mogę Wam przedstawić, jak oceniamy. Ewentualne korekty w składzie, czyli nie, też wtedy są przedstawiane. Czy będzie klub zarabiał? Takie kluby jak Borussia Dortmund, jak Bayern Monachium zarabiają. Taki klub jak Barcelona Real nie zarabiają. Ciągle mają deficyt. Wszystko zależy od prowadzonej polityki. Jeżeli uda nam się przyciągnąć grupę sponsorską dużo większą i tak gospodarować zasobami typu gazety i inne rzeczy, że zaczną przynosić bardzo duże dochody, uda nam się wychować zawodników, których będziemy sprzedawać, bo jeżeli podpiszemy kontrakt, zawodnik nasz błyśni i pójdzie do klubu ekstraklasowego za odpowiednie pieniądze, a tak może być, bo takie strzały były za 2-3 miliony złotych, to nie są pieniądze, które wygórowane może pójść i może się okazać, że nagle w jednym roku możemy przynieść jakiś minimalny zysk, ale jest to bardziej w sferze marzeń niż raczej pieniądze trzeba rozsądnie wydawać i starać się pozyskać jak najlepsze. Ja bym prosił, żeby Szanowni Państwo, żeśmy się nie powtarzali, już w tym wiemy już o tych rzeczach. Natomiast ja krótko też chciałbym dwie rzeczy powiedzieć. Na pewno ta spółka prawa handlowego nie przyniesie nam zysku w tej sytuacji, jaka jest. I zapomnijmy o jakimś temacie, że będziemy tu mieli zysk z tego tytułu. Tak jak deficytowy jest Arena Lublin. Tak jakby deficytowy jest nasz akład, też baseny są deficytowe, to nigdy żaden basen nie będzie przynosił nam na plusie zysku. Zapomnijmy. Chodzi głównie o wynik sportowy, bo przecież motor jest wizytówką miasta. Przecież ci młodzi ludzie, którzy grają w tych szkółkach, muszą gdzieś grać. Po co oni mają wyjeżdżać, nie wiem, do Łęcznej czy gdzieś do Chorzowa, jak mogą grać w motorze? Druga sprawa, abym miał prośbę do pana prezesa, bardziej niż pytanie, bo ja sobie zrobiłem analizę, ilu trenerów było w ostatnim sześcioleciu i muszę panu powiedzieć, że było ich 12. Oni się zmieniali rotacyjnie, tej głowie tak można było więcej, może około 17 było tych rotacji, ale to było najwięcej w ostatnim właśnie okresie. Ja bym sobie życzył, żeby tak jak trener z całym szacunkiem Bronisław Waligura, czy Leszek Kimikiewicz i tak dalej prowadzili, czy ostatni nawet trener Kuźma prowadzili przez kilka sezonów tę drużynę, bo trener to jak lekarz rodzinny, on zna najlepiej tych piłkarzy i myślę, żeby, mam prośbę, żeby pan prezes nie zmieniał może tego trenera tak szybko i go nie karcił. Może on powiedział za dużo, może trochę za ostro, ale myślę, że to trener najlepiej zna zawodników i wie, co tam ich boli i co dolega. To jest jedna rzecz. To znaczy ja chciałem jeszcze powiedzieć o drugim tym aspekcie, że konkludujmy to. Dlatego, że my rozmawiamy
cały czas gwałtujemy ten sam temat. Ja uważam, że nie zdobędziemy się nigdy na taki budżet, nawet w tej chwili jak Mahlewia 120 milionów, czy Jagiellonia 13, czy Górnik 12 między 13, bo to można nastąpić, gdy będziemy faktycznie gdzieś na zapleczu lub już pukać do bram Ekstraligi. Natomiast nie jest to żaden problem dla miasta oddłużyć w tej chwili klub. I może zacznijmy faktycznie od oddłużenia, bo przecież przypomnij sobie, że też obsługa finansowa tego długu też kosztuje. No to są jakieś koszty, i więc może zacznijmy od tego. Dłużmy klub, dajmy ten milion na rundę wiosenną, żeby te transfery, które mogą być w tym okienku transferowym, nastąpiły. Nie mówię, żeby wymieniać całej drużyny, ale będą wzmocnić, bo to nie chodzi, że piłkarze staraszyć, że ich się wszystkich wymieni. I dopiero zaczynajmy na czysto tą całą, bo wrzucanie takich wrzutek, robienie po 200-300 tysięcy, potem przesuwanie tych pieniędzy gdzieś tam z Monteksu, z MKS-u na motor, bo tego, to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Wyszliśmy z jakimś bilansem, rozpocznijmy to na zero i potem najwyżej pana prezesa będziemy rozliczać, no jeżeli tak, tak będzie trzeba. I absolutnie pan tego nie bierze do siebie, panie prezesie, że czy ja przynajmniej poluję na pana. Chcielibyśmy, żeby przede wszystkim to był sukces sportowy. Bo jeszcze są wpływy jedne. Z biletów kibiców. O tym nikt tu nie powiedział. To kibice też płacą za bilety i oni też chcą widzieć to widowisko i po prostu chcą być dumni, że pojadą w Polskę i że ta drużyna może nie jest tam gdzieś na szczycie, ale walczy i oni chcą z tego dumni. Także ja naprawdę już króciutko i prosiłbym na koniec jeszcze jedno zdanie. Prosiłbym, żebyście państwo oddali jednak głos mimo wszystko kibicom, czego oni oczekują od nas, bo są tu zaproszeni. Myślę, że panu prezesowi Zbigniewowi Bartnikowi, bo on tu się już namęczył i siedzi tak długo, nic nie powiedział. I może niech najpierw, no nie wiem, w celu kolejności nie prowadzę tego spotkania, bo kibicy, my chcemy też usłyszeć kibiców. Szkoda, że nie ma trenera i zawodnika kapitana. Ja zapewniam pana, że każdy, kto się zgłosi do głosu, ten głos otrzyma. Bardzo dziękuję. Ja też będę tam siedział nawet do północy i będę słuchał wszystkich głosów. Pan dyrektor proszę państwa, odnosi się do pana radnego Rodniczaka, oba produkty Mosir Lublin z Ukazowy Strzyca w postaci Arena Lublin i Aqua Lublin są dochodowe. Arena Lublin wszystkie loże zostały sprzedane i prawdopodobnie uda nam się około miliona złotych jako dodatniego przepływu finansowanego na Arenie Lublin uzyskać. Natomiast na dzień dzisiejszy na Aqua Arena jest na plusie 300 tysięcy. Dobrze, zobaczymy. A co on ci za poprzednio? No tutaj... Zawsze kiedyś trzeba zacząć. No nie, tutaj, trzeba zacząć. No nie, nie dajcie kłama. Zobaczymy bilans na koniec roku. No ja mam inny temat. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Ja się wpisuję te wszystkie głosy, które tu padły ze strony klubu radnych PiS, bo rzeczywiście ku temu spotkanie myślę, że też było poświęcone, żeby na te podstawowe tematy rozmawiać. Trochę rzeczywiście za mało żeśmy porozmawiali na temat samych kibiców i ich zaangażowania, bo bardzo fajnie i chyba to każdemu będzie służyć tak i chwalić się sukcesem. Każdy może, że 8919 osób grało na meczu, przepraszam, oglądało mecz Olimpia Elbląg, tak jeśli chodzi o bezpośrednie zaangażowanie na stadionie. Natomiast pan prezes był łaskaw powiedzieć, że nie chce z pewnych względów mówić o budżetach innych klubów. Tak to zapamiętałem. Natomiast no to chciałbym zapytać, o ile większy budżet ma Avia czy też Garbarnia Kraków? Dlatego, że może pan prezes wie, może nie wie. Bo patrząc w tabelę, mnie też tutaj, panie przewodniczący, bardzo cieszyło, że doszło do tego meczu, prawda, Motoru Lublin z Olimpią i każdego to cieszyło. Natomiast w tym momencie, tu proszę kibiców o weryfikację, mamy 13 punktów, Avia ma 17, a Garbarnia ma 20. I póki co to jesteśmy na 10 pozycji, a chcąc dofinansować klub, w różny sposób, bo o tym mówimy, no też patrzymy na zasadność wydawania środków w danym momencie. I to mnie, szanowni państwo, w pewien sposób no, niepokoi, bo ta zgoda, prawda, na to, żebyśmy jednak przychylili się w kierunku Motoru, jest. To czuć. Rzeczywiście na tym spotkaniu to dobrze wybrzmiewa. Natomiast no, te wyniki sportowe rzeczywiście powinny być adekwatne chyba do nakładów, też można by tak powiedzieć.
Pytanie, czy sprawozdanie finansowe zostanie ujawnione, czy nie? Bo ja nie rozumiem. Ja patrzę z zewnątrz, nie wiem, czy jest to dokument tajny, poufny, nie wiem, co się tam znajduje. Za chwilkę, panie dyrektorze, z chęcią posłucham. I taki na koniec, może temat, nie wiem, czy powinien się tu pojawić, czy też nie. Natomiast wiem tylko tyle. Od wakacji tego roku na arenie Lubin gra też Górnik Łęczna. I to doprowadziło do konfliktów pomiędzy kibicami Motoru i do kibiców Górnika, prawda, którzy protestowują te mecze. Ja bym chciał tylko tak zapytać w kontekście finansowym. Czy jeśli tutaj wyrażamy zgodę na dofinansowanie, powiedzmy, samego Motoru, tak? To o tym chyba już nie będziemy dyskutować, jest kwestia kiedy i ile. Czy rzeczywiście nie będzie tak, że jeszcze jesienią tego roku, albo wiosną, powiedzmy, przyszłego, będziemy postawieni przed trudną sytuacją dofinansowania Górnika Łęczna? Bo jak wolę w tym momencie o tym wiedzieć... Z budżetu miasta Górnik Łęczna? Ja nie wiem. Tutaj chciałem po prostu tylko takie pytanie otwarte zadać, bo te reguły gry, prawda, no, piłka nie była okrągła, ale finanse bardzo mocno dzielą, w szczególności kibic. Nie mam... To szybko sprowadzamy, bo nie jesteśmy w stanie... Ale panie prezydencie, to trzeba uciąć po prostu, tak? Ja chcę tylko odpowiedzi i tylko tyle. Co innego, no nie wiem, występowania o organizowanie pewnego rodzaju promocji. Natomiast co do zasady, my jako gmina Lubin nie jesteśmy w stanie w żaden sposób kapitałowo tej spółki wesprzeć. A za promocję? Za promocję teoretycznie jesteś. Natomiast jak do tej pory, to się do nas nie zwrócił. Dobrze, dziękuję. Jeżeli by tak się stało, bo już zobaczyłem uśmiech na panów redaktorów, jeżeli tak by się stało, to też na pewno nikt nie podejmowałby tej decyzji jednoosobowo. Nie wiem, dla mnie naturalną pierwszą czynnością skierowanie takiej dyskusji w forum państwowym na komisji. Jeżeli tak by się wydarzyło, to czym jest to? Teoretycznie jest to możliwe. Szanowni Państwo, w kwestii sprawozdań finansowych, no tak jak my za każdym razem, ja na komisjach odpowiadam, udzielam w interpelacjach, udzielam odpowiedzi. Centralna informacja Krajowego Rejestru Sądowego jest rejestrem jawnym. Każdy ma do tej informacji dostęp. My, jak Państwo pamiętacie, jak było zaprezentowane sprawozdanie wykonania budżetu za 2015, też udzielam informacji odnośnie wyników każdej spółki. No ja nie rozumiem pytania, że sprawozdanie jest tajne. Trzeba, no to prześlemy, a my nie dobrze, tak jak i Fundacja Wolności, jak inne podmioty, my odsyłamy do KRS-u, bo to jest rejestr. Będę komunikacji radnym szukać albo po internecie, albo to nie jesteśmy tutaj po to, żeby po prostu... Panie dyrektorze, dlaczego spółka nie prowadzi BIP-u? Pierwsze pytanie takie. BIP-u będzie prowadzić. Ale prezydent mówił już 2 lata temu o tym i dalej tego nie ma. To jest słuszne. Było to omawiane na Radzie, spółka będzie prowadziła. Moja rada wymaga to dodatkowych do pewnych nakładów pracy szczególnych, których do tej pory nie byliśmy w stanie wykonać i to dostałem jako bezwzględny wymóg od Rady Nadzorczej i to w najbliższym czasie zostanie poprawione. Jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe, takie sprawozdanie jestem w jego posiadaniu, mogę w każdej chwili je przekazać, chociaż wolałbym nie upubliczniać, tak jak mówię jeszcze raz odnośnie budżetu. Wolałbym budżetu klubu nie ujawniać, bo jest to, nie są do tego w pewien sposób przywołani konkurenci, a działa to na naszą szkodę w rywalizacji sportowej. I o tym mówię. Tajemnicą Poliszynela jest, myślę, że pan prezes Pachnik, czy też kibice mogą potwierdzić wysokość tych budżetów. Nie mamy najwyższego budżetu, nawet po tych zmianach, które wprowadziłem, ale on bezpośrednio przekłada na wynik, jak sami wiecie. Tych wyniku nie można oceniać w tej chwili, bo my mecz tej kolejki, którą wygrała Werwarnia, gramy dopiero jutro. Jak go wygramy, będziemy mieć 4 punkty straty do widzenia. Wcisk jest bardzo duży. Gramy poniżej oczekiwań, ale oceniajcie nas sportowo po zakończeniu rundy. Trenera nie zmienię, jeżeli będzie pracował tak, jak pracuje teraz, ma pełne poparcie. To jeszcze raz mówię. Budżet, jeden klub trzecioligowy ma wyższy od nas.
dwa kluby, które z nami rywalizują o awans, a wydaje mi się, że w perspektywie tak będzie. Krzeostrowiec i Garbarnia mają budżety porównywalne do nas. Kluby Stal Rzeszów ma bardzo silną jedenastkę, mocno opłacaną zawodników, słabszy od nas budżet, ale mocno, troszeczkę inną politykę, tam praktycznie 12 ludźmi chcą grać. Zobaczymy, jak te wyniki osiągną. Trudno powiedzieć, bo to jest sport, weryfikuje boisko. Inne zespoły typu Avia, Resovia, które tak jak Avia w 50% żeruje na piłkarzach, którzy nie sprawdzili się w motorze i kilku zdolnych z regionu, którzy u nas jeszcze nie mogą grać. Na fazie tego, że nie musi wygrywać, osiąga dobre wyniki. Budżet ma dużo słabszy od nas. Proszę mi wierzyć, że w końcowym rozrachunku te miejsca w tabeli nie będą takie jak teraz, już na koniec tej rundy. Nie mówię, że będziemy liderem, tak jak zakładaliśmy, bo mamy swoje problemy, ale na pewno ta tendencja i te nakłady, które powinniśmy wstawić, bardzo bym chciał, żeby też o tej rywalizacji, o poziomie rywalizacji wypowiedział się pan prezes. Ja teraz przeczytam. Jeżeli kibice mają jakieś uwagi, to też chciałbym, żeby tutaj te słowa ocieniające... To publikowane 27 września. Ja się wyobrażę, że tak jak on kilka nie prowadzą swojej struktury w postaci spółki prawa handlowego, tylko to są stowarzyszenia, także zupełnie inne obowiązki co do ujawniania swoich parametrów finansowych, budżetów itd. Ja mogę też coś podać poza protokołem, że ja jako spółka wszystkich zawodników i pracowników mam zatrudnionych na odpowiednich umowach. Bardzo mi przykro, poza konkursem mówię, nie wszystkie kluby taką politykę traktują, co powoduje, że koszty budżety są troszeczkę inaczej prowadzone. I już nic więcej powinien się zapytać. Dziękuję bardzo. Jeszcze kibice musimy dobrze. Panowie, tak, prezes, pan wywołany był, tak, pan prezes, gratulujemy panu prezesowi, pan radny Breś, pan radny Margul, pan burmistrz Zdaniewski, pan przewodniczący Fundacji Wolności, był też pan Andrzej Klimowicz. Ja chciałem zapytać kilka takich spraw. Pierwsze, czy te kwoty, które pan prezes tutaj podawał, to były kwoty brutto czy netto? Pierwsza rzecz. Druga, chciałbym poprosić mimo wszystko o to sprawozdanie finansowe na maila. Postaram się tego nie upubliczniać nikomu, chyba że przewodniczący klubu jeszcze. Oj, na Facebook. Druga rzecz, na wiosnę tego roku pani skarbnik przekazaliśmy 250 tysięcy spółce, które miały trafić na koszty związane z przygotowaniem do rozgrywek w drugiej lidze. Chciałem zapytać, co się z nimi dzieje, czy one są, czy ich nie ma, bo nie jesteśmy w drugiej lidze, nie wiem. Następnie chciałem zapytać, ile klub wydał na wynagrodzenia dla piłkarzy w poprzednim sezonie, czyli to będzie chyba w bilansie, rozumiem, panie prezesie. Ale to znaczy, że będzie, ale to jest w tej sprawozdaniu. Jeszcze raz, gdzie jest ta sprawozdanie? Nie. Dla zawodników? 1 373 000. I to wszystko, dziękuję. Ja się krótko odpowiem, jeżeli o sprawozdanie finansowe chodzi, oczywiście wyślę, jeżeli chodzi o zarobki, to w sprawozdaniu są to zarobki brutto. Wszystkie wynagrodzenia, które wydane będą, to wynagrodzenia brutto. W ubiegłym sezonie zawodnicy i trenerzy kosztowali 900 tysięcy. W tym sezonie będzie to 1 370 000 wynagrodzenie szkoleniowców i zawodników. Panie prezesie, szanowni państwo, już raz jestem na tego typu spotkaniu i tak obserwując dyskusję, no, z dużą przyjemnością, że jak wspomniano tutaj, nie padają jakieś twierdzenia poniżej pasa, dyskutuje się o klubie. Chciałbym zacząć tak wielokrotnie w nawiązaniu do tego, żeby jednak chodzić na mecze motoru. Otóż z pozycji prezesa, wcześniej trenera, zawodnika,
stojąc na dole naszego stadionu Arena Lublin, no, taka myśl przychodzi. Panowie, znaleźć dwóch, trzech szejków na Lubelszczyźnie i grać wyżej, wyżej, coraz wyżej. I przekonuje to ludzi z województwa, którzy mówią, a czegoż ten motor jest taki, w cudzysłowie, nachalny, żeby grać wyżej. No po prostu, jak przyjadą i zobaczą obiekt, to mówią, rozumiemy. Pewnie padają tutaj zdania, że klub mógł się inaczej zachować. Ja też jako trener powiem, że pewne ruchy, aby wygrać z Olimpią Elfią, można było zrobić. Że można było zrobić ruchy, że ta zmiana trenera w trakcie sezonu nie musiałaby być. Ale jak patrzę na działania motoru ostatnie, to mogę powiedzieć, pracując, działając społecznie. Najpierw w Lubelskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej, a teraz w Lubelskim Związku jako szef, stale był jakiś problem z motorem, a sam tam pracowałem w RKS Motor Lublin ponad 11 lat. To tymi ostatnimi dwoma latami współpracuje nam się dobrze. Ja też nie chcę pokazać finansów, jakich staram się udzielać klubowi motor. Oczywiście one nie są takie duże jak miasto, bo nie współmiernie niższe, bo jestem prezesem 295 podmiotów, jakie są kluby. Ale mogę powiedzieć, że współpracuje się dobrze. Z dużym uznaniem, tak jak i panowie mówili o minusach, to ja z dużym uznaniem powiem tak, że szkolenie młodzieży wyprzedziło poziom sportowy na dzisiaj, na poziomie czwartej ligi, a to jest właśnie ta trzecia liga i z tego nie uciekniemy. I w Lublinie po prostu to drożej kosztuje. Jak z tym budżetem moglibyśmy się mierzyć z każdą trzecią ligą i przeskakiwać, ale nie każdy klub, to w takiej Warszawie nie mielibyśmy co szukać. I każdy zawodnik, który chce przyjść i słyszę hasło motor, Arena Lublin, no i niestety sięga pamięcią do poziomu klubowych, to już to prezesa, zarząd i radę nadzorczą, no niestety dużo drożej kosztuje. Ale wyszkolenie zawodnika na poziom ligowy, im wyżej w lidze, jest ciężkie i trudniej zagrać swoimi wychowankami, ale to można robić z zawodników z terenu. To motor robi, to tak przykład rzućmy, co robi Agia Świdnik, Wisła Puławy, a czego nie robi Górnik Łęczy. No to motor tylko ten motor będzie wyżej w lidze, ci zawodnicy być może zechcą u nas zostać, ale ile działań potrzeba, żeby tych zawodników tutaj przytrzymać, żeby tu grali. To motor tu w tych działaniach młodzieżowych przejdzie, ale też jak państwo mówię, ale kiedy będzie grał w lidze? W związku z tym, że nie jest to maszyna, którą się podkręci, wleje dobrego oleju i działa, bo jest kilka innych setnych rzeczy na każdym meczu, o ten sukces sportowy trudny. Ale w moim odczuciu przedstawiona wersja dojścia do tej linii, no ma sens. Ma sens, chociaż jak mówię, tak jak panowie zadawali pytania, ja też bym do pewnych rzeczy w końcówce sezonu z Olimpią na nowy sezon podszedł inaczej. Ale na dzisiaj ja mogę powiedzieć tak, i z motorem solidnie się współpracuje. Warto nie dać podać rękę i też czuję od państwa, że taka możliwość jest. Natomiast czy ten sukces będzie, to jak w sporcie niezmiernie trudno. Ale tak jeszcze raz, stojąc na dole, dzień też państwa, albo część z panów było, zapraszam. Tak jest wrażenie. Panowie, w Lublinie kosztuje to drożej, ale niestety trzeba zrobić wszystko, żeby grać wyżej i dopiero potem w wyższej klasie mówić, możemy coś na tym zarabiać. Prezes mi wspomniał, trafił do dobrym szkoleniu dobry zawodnik i na nim można zarobić duże pieniądze, ale trzeba też i dużo zainwestować. Klub sportowy Zagłębie Lublin ma wielki kombinat. Zainwestowali w szkółki, naście boisk. Dają sobie radę w dużej części z wychowankami, ale to generuje kolejne koszty. Oby tylko z tych kosztów, jak chcecie państwo, środków państwo pomóc,
no było mądre wydawanie tych środków, czego życzę. Na dzisiaj powiem, model, plan dobry ma, aczkolwiek działania poziom trzecioligowy i tu musi jak najwyżej pójść w górę, aby była taka możliwość. Młody zostań, stanie 10 rodziców powie, ja wiem, że cię chce Lęka, że Śląsk, że Jagiellonia, może dają tam lepsze pieniądze, ale zobacz, tu się możesz wypromować. 10 chłopców i rodziców, 8 powie, tak, zostaje tu i wtedy będziemy mogli mówić o tym przełożeniu. Dobre szkolenie, ale musimy grać widzę. A to nawet z racji tradycji motoru, nowego stadionu, wielkiego miasta, u nas o więcej kosztuje. Tylko też trzeba te środki wydawać umiejętnie. Wydaje mi się, że z tego przedstawionego planu jest należący. Poza tym, przepraszam, motor nie dał jakiejś, że tak powiem, fazy, która by wykluczała do tej środki, to możemy powiedzieć, że ja od lat jestem tu spokojny. Bardzo dziękuję panie prezesie. Pan radny Żreś. Chciałem zapytać o te 250 tysięcy skarbnic pana prezesa, co się wydarzyło z tym. Nie awansowaliśmy tak do drugiej ligi, a miało to być na poczet tego. Co się z nimi wydarzyło? Ja bym tak, to było nam potrzebne do domknięcia, na domknięcie budżetu i na przygotowania, przygotowanie do nowego sezonu, przygotowanie do meczów barażowych i to po prostu tak naprawdę pozwoliło spłacić część zobowiązań i dzięki temu też ten wynik na koniec czerwca spółki był lepszy. No możemy to wydawać w taki sposób, pani skarbnik. Proszę państwa, jeśli kwota jaka w tym roku została przekazana do motoru, to jest 1,250 i są tu objęte akcje, 2,5 tysiąca akcji, na to objęło spółkę motor w roku bieżącym, czyli 1 000 000 było w planie od początku roku, 250 zwiększono. Za mało. Dużo. Każda akcja piękna. Ilość akcji tu nie ma, to ma najmniejsze znaczenie dla akcjonariusza. Natomiast generalnie do spółki motor miasto Lublin przekazało już na objęcie akcji motor się Od początku, tak. To w 10 roku, pamiętamy wszyscy, prawda? Za 3 lata będzie już 15. Za 3 lata będzie 15. Za 20. I nie miała do widzenia. Boże drogi, Darek, nie miała do powiedzieli, że to jest taka działalność. Chcesz mieć ludziom dać radość, że to chleb i igrzyska. Pan Ryce to jest futbol amerykański. Siatkówka, wszystko. No tam od razu szkoła podstawowa, to jest, są boiska, wiesz, takie ekstra sale. Ostatnie pytanie, chciałem zapytać. Bardzo proszę. Panie prezesie, kto odpowiada za transfer zawodników? W klubie prezes, trener, zawodnicy, nie wiem, rada. Jest to pewien proces. To nie jest tak, że jednoosobowo. Zawodnicy są obserwowani i są albo celowane osoby, które obserwują zawodników, albo są obserwowani zawodnicy na konkretne pozycje. Tak i tutaj sztab szkoleniowy, oceniając każdą rundę, mówi, w jakim obszarze mamy największe potrzeby. W tym obszarze zawodników poszukujemy. Zawodnicy są obserwowani, oceniani i pod tą przydatnością musi się ostatecznie poprzeć dwie osoby. Pierwszy trener,
bo musi tego zawodnika chcieć, oraz ja, który podpisuje kontrakt i zatwierdzam tego zawodnika od strony finansowej. Ja, jeżeli mówimy o budżecie, żeby uświadomić Państwu, jak my pracujemy i o czym mówimy, budżet Akademii Piłkarskiej Legii, Akademii Młodzieżowej, szkolącej młodzież na potrzeby Legii, z której wchodzi raz na rok piłkarz albo nie do pierwszego zespołu, wynosi teraz ponad 6 milionów złotych. Ta Legia gra z tymi zawodnikami, których szkoli, też na poziomie trzeciej ligi. Nasz budżet w tym roku razem z Akademią będzie poniżej, razem z całą Akademią poniżej 3,5 miliona. My z tymi młodymi ludźmi naszymi na Legię zrealizowaliśmy z ich zespołem młodzieżowym, pokażę, że do tych klubów jeszcze nam bardzo dużo brakuje. Szkolących, wydających na infrastrukturę, na rozwój infrastruktury, na całe programy wspierania rozwoju tych młodych zawodników. Ale panie prezesie, no bo Legia ma 110 milionów budżetu i szkodzimy w takie detale, że... Ja chciałem spytać, czy miasto rozważa, skoro to jest taki super produkt. Ale przepraszam, muszę w innym momencie zareagować. Kolejna osoba, pan radny Bartosz Marbur. Bardzo proszę. Potem pan przewodniczący Daniewski, pan przewodniczący. Tutaj prosto prowadzimy dyskusję na temat ekonomicznie. Ja tutaj chciałbym do radnego jeziora tylko odniosę, bo to za słabo uważam brzmiało, że obecna druga liga pomożnika w Tybie, to jest inna trzecia liga, to jest inna liga niż w zeszłym roku. Ligi zostały połączone grupy i obecnie mamy czterowojewódzkową grupę, co oznacza wyższe koszty wyjazdu i silniejszą grupę. Więc mimo, że nie awansowaliśmy o całą ligę, to tak jakbyśmy awansowali o pół ligi. Więc trzeba analizując różnicę kosztów, też mieć to na uwadze. Ja myślę, że tutaj tak wiele głosów padło w tej dyskusji, że możemy chyba powoli no to było to cały czas platformy. Też podziękować radnym z PiS-u, że w ciągu trzech tygodni część rady zmieniło zdanie i zdecydowało się poprzeć dofinansowanie motoru. Tylko ja mam prośbę taką, żeby się teraz na siłę nie licytować z tym, kto pierwszy teraz odłuży. Jestem bardzo gorącym zwolennikiem odłużenia klubu, bo tak samo jak ze świętej pamięci Wojtkiem Krakowskim wnioskowaliśmy na komisji sportu, żeby odłużyć KS, co miało miejsce i ich skutki są bardzo pozytywne tego. I skoro pani skarbnik, prezydent i klub, te potrzeby zostały tak zbilansowane, że w tym roku 600 tysięcy wystarczy, a jest szansa i nadzieja tak na to, żeby przyszły klub w przyszłym roku odłużyć, dobrze, żebyśmy się tego trzymali, a nie na siłę zdecydowali się, kto teraz przy mediach i przy kibicach będzie szybszy w odłużaniu. Także był dezyderat kolegi radnego Dreckera na temat odłużenia. Ja bym ewentualnie, jeżeli to może być w formie dezyderatu, czy w jakiś inny sposób będziemy konsultować tę naszą dyskusję na temat dofinansowania klubu w tym roku taką kwotą, jaka jest w zasięgu możliwości miasta i jaka pozwoli motorowi spokojnie pracować. Także jeżeli taka może być kwota, to też składam swój oddzielny dezyderat odnośnie do głosowania, jak byłoby dwa dezyderaty, poddajmy pod głosowanie i przed chwilą bym powiedział, żebyśmy nie licytować to pierwsze. Dobrze, żebyśmy nie licytować, pozwólmy, że ja odpowiem. Dezyderat pana radnego Piotra Dreckera zostanie oczywiście poddany pod głosowanie, natomiast jeżeli chodzi o dokapitalizowanie spółki kwotą 600 tysięcy złotych, to taki dezyderat podejmować w jakiś sposób zamknie tę dyskusję. Tak, to jest normalne, przez wypowiedzi była jasna sytuacja. Więc ja myślę, że w tym zakresie tutaj wniosek pana radnego został rozwiązany. Igrzyska. Przechodzimy dalej. Bardzo proszę pan przewodniczący Daniel. Gra pan w Monopoly, czy tam w cywilizację takie komputerowe gierki? No. Policja, stadion. A nie. Dziękując właśnie kolegom z Tułki, cieszę się, że taka dyskusja przybrała taki kierunek i ja tutaj się zdecydował i ewentualnie nie odnosił się do wypowiedzi kolegów. Natomiast przez ostatni czas pochodzimy
transmisję Komorskiego, lub jutro będzie autoryzację Komorskiego, żeby mogła awansować. Dzisiejsza dyskusja pokazuje, że są to ambicje nas wszystkich i się z tego cieszę, że nie jedno to było, bo będzie odpowiadał za no dobra, ale to są koszty wydatków już milionów, a przychody, one są na bieżąco. No ale to dopiero można mówić, jak się rok zamknie podatkowy. Ale chwilę. Rok został zamknięty 31 grudnia. A on mówi o stanie na dzień dzisiejszy, o zysku, a nie mówił o... Ale jakie sprawozdanie? Sprawozdanie będzie złożone do 30 czerwca przyszłego roku za 16. Spokojnie. Ludzie, nie róbcie sobie jaj. Ja nie jestem tutaj obrońca tego. Nie będąc kibicem motoru, wybrałem się pociągiem, przejeżdżam po tego stadionu i widzę te idące grupy na mecz. Tak mi się zrobiło lepszy kobiet, bo ja radny z takim stażem, no muszę tam zraz pójść. No i? Chciałem się przekonać o tym fenomenie motoru. I jak zobaczyłem sposób kibicowania 2-3 tysięcy ludzi siedzących na piętrze, że z prawej strony od trybuny VIP-owskiej. Proszę, rosło moje oczekiwania. I mówię, jak nie jestem przypadkiem piłki nożnej, tak aspekt społeczny tego festiwalu, tego festynu, tego jest ogromny, to jest fenomen właśnie kibicowania. I gdyby teraz poziom kibicowania przenieść na płytę boiska, to na pewno byśmy mieli ekstraklasę. I za to myślę, że tutaj ten aspekt też biorę pod uwagę, głosując dzisiaj za wnioskiem absolutnie. Bo dla mnie, czy ja usłyszę z Państwa, czy motor przegrał, czy zrysował sierszą czy szczywinią, to przyznam się szczerze, no nie jest taki bardzo smutny, jak ranga tego smutku nie jest tak jak ranga radości, więc ja usłyszę, że pada rekord kibiców na stadionie motoru i ja jestem świadkiem tego rekordu. Natomiast przed, oczywiście bardzo proszę pan dyrektor. Szanowni Państwo, ja bym miał taką prośbę, żebyśmy byli przede wszystkim precyzyjni, bo no, kiedy dostaliśmy SMS, kiedy takiej treści, że w jednym z dzienników Sony pojawił się artykuł, że motor wnosi o 4 miliony złotych. To jest no, trochę takie przekłamanie. I nie budujmy takiej atmosfery w stronę do motoru, bo motor o 4 miliony nie prosi. 3,8. Nie, 3,8. To jest tak, jak motor przegrał z radnymi PiS. No, no to rzetelności. Rzetelności. Przepraszam, pozwólmy dokończyć panu dyrektorowi, tak? Sekundę. Bardzo proszę, pan przewodniczący odpowiadał Fundacja Wolności, pan Andrzej Filipowicz, osoby, które zgłaszały się wcześniej do głosu. Bardzo proszę. Dobre, dziękuję za zabranie głosu. Ja bym chciał tutaj parę faktów przedstawić, które być może chcę ustosunkować się też do wypowiedzi, które dzisiaj padły. Pan Paweł Majka powiedział, że on jednak mógł powiedzieć, że trzecie widzę nie przynosił zysków. Znaczy, kto będzie przynosił zyski. Chociażby na Wrocławiu mamy dwa takie kluby. To jest klub z Radzenia oraz z Białej Podlaskiej. Jeden przyniósł w 2014 roku, to ostatnie dane, jakie udało się uzyskać, 50 tysięcy złotych zysków, drugi 5. Oba w tym czasie miały budżety przychód na poziomie, uwaga, 600 tysięcy złotych. Proszę zobaczyć strukturę wynagrody. Oni pracują w tak. W spółdzielni.
Jest to w budżecie. W 2014 roku byli w całości zawodnicy zatrudnieni z jednego. Ale właśnie, to jest kolejne przekonanie. Ale to przepraszam, że pan powiedział, że nie zna pan. Ja nie znam, nie muszę. Podaję panu przykład, ja panu nie przeszkadzałem. Prosiłbym mi nie przeszkadzać. No, motor tutaj mam budżet na poziomie 2,7 zł na przykład. Więc to pokazuje, że w tym momencie Podlasie jest miejsce wyżej od motorów przy podobnym budżecie. Natomiast w zeszłym sezonie Orlęta były na czwartym miejscu, czyli też niewiele wyżej przy tym niższym budżecie. Być może pracują tam pracownicy z uczelni wrzeszarskiej, tego nie wiem. W Orlętach akurat mam informację, że na wynagrodzenie przeznaczyli 260 tysięcy złotych, to jest tyle, co po to, żeby to poszło na same premie dla zawodników. Słucham? Dostali też Państwo przed sesją od nas na maila takie badania, które chcieliśmy realizować. To także analiza ekonomiczna, którą wykonano zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, która jest stosowana przy dofinansowaniu unijnym dla różnych spółek. Z analizy przeprowadzonej przez pana Karolickiego wynika, że no, sytuacja w tym momencie w budżecie klubu jest fatalna i tak naprawdę być może lepiej by było wycofać się z finansowania tego klubu. Oczywiście państwo akurat nie mogą zrobić to, co tam jest też napisane, że kluby sportowe zawsze są niestety deficytowe i ten deficyt będą przynosić. Jednak warto się zastanowić, chociażby w związku z tym, które podałem przed chwilą, czy obecny poziom finansowania nie jest zbyt wysoki w stosunku do efektów, które są uzyskiwane. No i na sam koniec chciałbym może trochę takie słowo wyjaśnienia, bo tak dużo razy słyszeliśmy, że z jednej strony sprawozdania są w KRS-ie, tu od razu napomnę, że od 3 tygodni staramy się dostać sprawozdania z KRS-u dotyczące motoru, niestety są cały czas u tego radara. Kiedy się zapytaliśmy, kiedy możemy je dostać, być może za 3 tygodnie, ale niestety nie dostaliśmy odpowiedzi mailowej, ponieważ pracownicy KRS-u pojawili się już oficjalne odpowiedzi. Zadzwoniliśmy do Warszawy, tam nie ma problemu, dostanie nawet takie, które są w radarze, dostaje się je następnego dnia. Z jednej strony słyszeliśmy, że to jest tajemnica, a z drugiej, że to jest wszystkie. Ja bym chciał dać może w tym momencie publiczną deklarację. Tutaj też pan Piotr Brechert na ostatniej komisji mówił, że te sprawozdania na pewno są jasne, na pewno je dostaniemy. Prosiliśmy go o pomoc, więc może w tym momencie chciałbym usłyszeć, czy to sprawozdanie za zeszły rok, które jest w KRS-ie, zostanie albo Fundacja Wolności, albo pan radny Piotr Brechert, który obiecał nam, że w tej sprawie pomocy, żeby to było po prostu jasna deklaracja, czy to dostaniemy, czy tego nie dostaniemy, czy to jest jawne, czy to jednak jest tajne. I może jeszcze jedna prośba, kiedy ten biuletyn informacji publicznej się pojawi na stronie internetowej, żebyśmy też mogli sprawdzić, czy to będzie za pół roku, za rok. Dla nas też wszystko jedno, chcieliśmy teraz o deklarację, żebyśmy mogli sprawdzić, czy rzeczywiście to się pojawiło. Dziękuję. Po ostatnim udzieleniu informacji o Fundacji Wolności, jeszcze tego samego dnia ukazała się informacja o moim wynagrodzeniu. Nie jest to tajne, ale piję w klub i generuję tak dużo złych rzeczy, że będę udzielał Fundacji Wolności wszystkich tych informacji, do których zobowiązuje mnie prawo i ani jednej więcej, bo nie widzę takiej potrzeby, ponieważ fundacja działa na niekorzyść klubu. Podburzając atmosferę i robiąc wokół klubu takie rzeczy. Wysłała podobno do państwa jakieś informacje do klubu. Nigdy nic takiego nie przyszło. Nigdy nie chciał pomóc w żadnej kwestii. Gdyby dostęp do danych o budżetach innych klubów do mnie spłynął, to ja z chęcią nauczę się czegokolwiek z tego i będę klub prowadził w oparciu o takie dane. Jeżeli chodzi o BIP, nie chcę ci składać deklaracji co do daty. Zostałem przez Radę zobowiązany do wprowadzenia tej informacji. Odpowiem Fundacji Wolności na piśmie, do kiedy to zrobię. Bo muszę zobaczyć, ile to trwa. Zleciłem takie działanie i na pewno je zrobię. Niestety nie wszystkim nam, tak jak niektórym zależy na motorze, tak dużej rzeszy ludzi zależy na tym, żeby na tym robić kapitał, ilość wpisów w gazetach i wierszówkę. I przed tym też musimy się bronić, bo niestety to wszystko wpływa na dyspozycję także zespołu, na spokój w zespole, na pracę, więc będę o to dbał na tyle, na,
na ile będzie. A chyba radny Piotr Drecha dostanie taką informację, bo oczywiście, że dostanie. Nie odpowiadam za działanie sądu, naprawdę. Do sądu zostało sprawozdanie złożone i nie wiem, dlaczego w sądzie w Świdniku nie można tego użyć, w Warszawie można. Naprawdę myślę, że to nie jest już nie leży po stronie ślubu. Chciałbym, żeby się tego nie wydali do mnie. Proszę pan dyrektor Majka. Bardzo proszę, pan po raz kolejny powiem sprawozdanie. To sprawozdanie roczne. Za rok zamknięty obrad rynkowy jest dokumentem jawnym. My odnośnie danych finansowych, jakie mówiliśmy, że zatrzymamy pojawia pytanie, to jest struktura przychodów i duża badania przeciwników. Natomiast sprawozdanie finansowe jest zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Jest zwane zgromadzenie przez dłużników po rewidentach. Stanowi dokumentację rejestrową i jest w KRS-ie, a to no, tam działa lubelski czy tam świdnicki sąd w zakresie tempa wpływania, to już zachodzonego wpływu nie mamy, a jakby podkładanie jakby analizy finansowej czy struktury analizy finansowej w oparciu o dotacje unijne, czyli rozporządzenie 800, które mówi o małych, mikro i średnich przedsiębiorstwach, czyli de facto wykluczenie środków uzyskania dofinansowania, no to też niedobieranie takich aspektów, bo Kodeks Spółek Handlowych przewiduje pewne sytuacje, pewne reakcje zarządu i głównego zgromadzenia, który podejmuje stosowne uchwały co do dalszego zmiany spółki. I takie uchwały są podejmowane. Motor nie aplikuje o dotację, o dotację nie będzie aplikował. I uwzględnianie zasad konkursowych z obecnej agencji przedsiębiorczości co do analizy finansowej, gdzie tam aspekty przychodowe i zwroty z inwestycji są jako jedne z najważniejszych parametrów oceny wniosku, no to jest pewne takie żonglowanie dobranymi, które zupełnie w przypadku spółek sportowych, bo to jest specyficzny akt prawny, specyficzna formuła prawna, sportowa spółka akcyjna, no to nie przystaje, bo to nie da się tego przyłożyć, tak? Dobrze, bardzo proszę. I ja pamiętam pan, teraz Witka z fundacji. Pan Krzysztof Kowalik. Jest też bierze udział w dyskusji i zabrał głos. Chciałem się do pana odpowiedzi odnieść bardzo krótko. Nie bardzo rozumiem, czy fundacja to jest takie działo instytucja do krytykowania tego wszystkiego, czy też jesteście takimi, bym pana zapytał teraz. Jak pan zagłosował na moim imieniu za przyznaniem 600 tysięcy na motorów i też nie, bo panowie, czy państwo jesteście naprawdę, widzę, że aktywni, bardzo dociekliwi i tak dalej. Jeśli pan zapytał, jakby pan mi doradził, chciałem zagłosować za czy ja sobie w ogóle kojarzę fundację, ciągle, a to nam nie dali, a to nam nie pozwolili, a nas nie puścili, a to i tak dalej. Ale z panem to nie też tylko narzekania, natomiast nie było wypowiedzi jakichś merytorycznych. Co zrobić? No bo dziennikarz nie zapyta, prawda? Bo są ustronni. Ale pana, jako przedstawiciela jakiejś instytucji, mogę zapytać. Jak pan teraz postąpił na moim miejscu? Czy pan zagłosowałby za przyznaniem dotacji, czy nie? Jeśli mogę, proszę powiedzieć, tak personalnie powiem, że to zależy od tego, jakie miasto ma plany w stosunku do spółki Motor Lubi. Ja nie wiem, jakie ma plany, wiem, że za każdym razem jest po prostu, czy damy teraz pół miliona, czy nie damy. Bo jeśli państwo uznają, że należy dać 4 miliony, i żeby Motor Lubi nie się rozwijał, ale proszę, przepraszam, to nie może mniej dotować. Jeśli mniej dotowa, to zapewne ugromadź, przepraszam, że to mówię, utopić motor jeszcze bardziej. A jeśli utopić motor, no to nie, ja mam powiedzieć się do tych, że nie podniosę ręki, bo motor nie gra w klasie, jak gra w Marynarze Gorzyce, przepraszam, bo ja nie rozumiem. Pan mi jakby nas zachęcał do tego, żeby jednak te dotacje na motor były mniej. Przede wszystkim pytam o sensowność wydatków, bo to zawsze pyta Fundacja Wolności. Jeśli miasto widzi potrzebę w tym, żeby motor lubił istnieć jako cel strategiczny, to oczywiście można dać. To się wypowiedzieć teraz, czy pan by zagłosował za dotację, czy nie? Ale ja w ogóle nie poruszałem tego tematu. Pytałem raczej o jawność. Tego po prostu pokazywam, jakie są budżety innych klubów. Niestety bez informacji na temat tego, jak są wydatkowane pieniądze, żeby motor lubił. Ciężko jest się do tego odnieść, skąd tak naprawdę tak duże koszty się dzieją. Widzę się też, że pan jako radny, przychodząc na takie posiedzenie i
chcą głosować w tej sprawie, a też nie ma takich informacji. Ale może będziemy wiedzieć za chwilę, jak dostaniemy od prezesa bilans, tak? Bo zobaczymy jeszcze do sesji Rady Miasta, jak będziemy głosować, jak prezes wyśle nam bilans. Bardzo proszę, pan Andrzej Filipowicz, potem pan przewodniczący. Szanowni Państwo, zwracałem się do tej komisji, do komisji budżetowej wielokrotnie. Ostatni raz chyba 26 maja roku 2014, jak dobrze pamiętam. I mam merytoryczne pytanie, proszę o merytoryczną odpowiedź, dlatego że byłem w KRS-ie, panowie, nie pierwszy raz. I w związku z tym jest moje pytanie. Dlaczego od miesiąca stycznia tego roku nie ma sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy? On jest inny niż kalendarzowy, czyli od 30 czerwca do 1 lipca. Od miesiąca stycznia po dziś dzień tego sprawozdania finansowego nie ma. Podobnie jak w roku ubiegłym, przez 7 miesięcy również tego sprawozdania finansowego nie było w KRS-ie, tak? I w kontekście tych dwóch pytań wcześniej też były z tym dosyć duże problemy, co panu dyrektorowi dawało okazję do wprowadzania w błąd tejże rady na spotkaniach komisji. Wtedy między innymi w dniu 24 maja. Może to wynika z tego, że pan ma konflikt interesów, panie dyrektorze. Bo jest pan organem nadzorczym i członkiem Rady Nadzorczej. To jest klasyczny konflikt interesów. Nie ma pan konfliktu interesów? Ma pan. Pan twierdzi, że pan nie ma. Ja jako podatnik, jako mieszkaniec, jako kibic klubu uważam, że ma pan straszny konflikt interesów. Już to są te pytania merytoryczne. W związku z tym, że nie mamy, nie ma, państwo też nie macie bilansu zbadanego przez biegłego rewidenta. Czy ktoś z państwa dysponuje takim dokumentem? Nie mam. Chciałbym zapytać w oparciu o dokumenty, które są potwierdzone przez pana prezesa. Czy prawdą jest, że kapitał podstawowy wynosi już minus 2 200 000 zł? Czy prawdą jest, że strata skumulowana za cały czas działalności Motor jako spółka z o.o. wynosi już ponad 8 250 000 zł? Mówię o stracie skumulowanej. Czy prawdą jest, że w zaległościach wynagrodzeniowych są wszyscy poza panem, panie prezesie? Czy pan również jest w tych zaległościach i w składkach ZUS oraz US? Jeszcze ostatnie pytanie. Czy klub nadal korzysta z pomocy de minimis, z której już korzystał, w postaci de minimis? To jest taka furtka, tak. I tak już... Proszę? Składek ZUS, pokrywania przez Skarb Państwa. To jest pomoc publiczna, to jest krytyczna pomoc. To jest pomoc publiczna. Powołuje się na zapisy w aktach KRS. Te, które są niedostępne, tak? I ostatnie pytanie. To już tak bardziej do pana dyrektora, czy pana prezydenta, czy znany jest panu zapis w Górniku, bo Górnik ma problemy, musi swoją sytuację poprawić finansową. Czy znany jest panu zapis w zobowiązaniu do wyprowadzenia strat, że miasto Lublin wspiera klub w sposób, nazwijmy to, barterowy? Taki zapis jest, nie zna pan, tak? Zapraszam do czytelnika RS i do akt Górnik Łęczna S.A. W związku z tym, tak jeszcze raz podsumowując, kiedy państwo zaczniecie traktować poważnie podatników i mieszkańców, czyli kiedy sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2014-2015 zostanie opublikowane w KRS-ie? Bo do dnia dzisiejszego kwestie procedur sądowych... Dobrze, bardzo dziękuję. Bo najważniejsze, żeby zostało przesłane do sądu. Te dane, o których pan pytał, one są w każdym sprawozdaniu finansowym, kiedy formułę pan pytania przyjął, jak kiedyś pan zaliczył, czy prawda jest. Tak, prawda, bo to jest w dokumencie. Nikt tego nie ukrywa, że strata skumulowana to jest strata skumulowana. I wynosi ile? Ponad 8 milionów. Dziękuję. To nigdy nie było utajnione. Te parametry są w każdym sprawozdaniu corocznym i każda strata, która jest przez spółkę wygenerowana, on powiększa stratę z lat poprzednich, skumulowaną. No i to nie należy takiej formuły zadawać, czy prawda jest, bo nikt tego nie ukrywa. A to, że jest dokument złożony w KRS-ie, łatwo jest zdrowy, a sąd działa tak, jak działa, to ja tu nie mam wpływ. Najważniejsze, żeby to było złożone. To nie jest złożone.
Nie jest złożone. Ale ja jeszcze też że na mnie kolega W ubiegłym roku, czy też na styczniu nie było złożone sprawozdanie, ponieważ poprzedni rok zostałem zobligowany przez Radę Nadzorczą, żeby podobnie jak wszystkie spółki miejskie z okresu sezonowego przejść na okres roczny. Przez to żeśmy ostatni okres obrachunkowy jest od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2015. Takie dane przedstawiałem na tym wykresie. Takie jest sprawozdanie finansowe przygotowane przez firmę księgującą, złożone w okresie. Tak świetnie za jego działalność wzrostu przychodu. Nie mogło być, ponieważ sprawozdanie mamy dane finansowe do końca kwietnia, ono tak zostało zrobione. Następnie zostało zbadane przez firmę PDO też w terminie, troszkę się to przeciągnęło, ale te sprawozdanie finansowe wystarczyło do dokumentacji licencyjnej i do oceny przez PDO. Oczywiście wszystkim radnym, którzy mnie prosili, wyślę zarówno sprawozdanie, jak opinię i raport biegłego, jak i wynik spółki za pierwszy pół roku, tak jak tego roku, żeby podsumować, w jakim stanie w tej chwili jest to finanse. Dziękuję bardzo panie prezesie. Pan radny... Ja chciałem spytać o jaka jest struktura udziałów w motorze poszczególnych podmiotów i o jaki jest obecny skład Rady Nadzorczej. Jeszcze raz, jak mówię. Struktura udziału w motorze, bo pytam się to w kontekście takim, że skoro jest to tak dobry produkt, to może po prostu ktoś przyjmie tą spółkę od miasta i po prostu będzie wtedy motor przystępował do konkursu i będziemy mieli trochę wtedy więcej spokoju. Ja zresztą odstawałem za tym, żeby miasto nie wchodziło w tą spółkę. No ale miasto likwidując NKP Motor musiało po prostu dać coś w zamian i stworzyło spółkę. Uchwałą Rady Miasta podjęcie przez Radę Miasta, tak, a nie miasto w sensie miasta. To Rada. Przepraszam. Pozwólmy dokończyć problemy. Nie chcę powiedzieć, jak to wygląda. I ten motor tak samo, panie radny, jeżeli zechce miasto na przykład nie finansować, to ten motor może bardzo szybko, tak jak LKP, zostać zlikwidowany i wtedy zrobimy spółkę, przyjmiemy męską i będzie to Łęczna grała jako strażacy. I to taki sam schemat jak był. Przyjmiemy licencję i możemy grać, bo Łęczna też nie chce finansować swojego klubu. Dobrze, dajmy odpowiedzieć. Dobrze. Bardzo proszę. Czyli struktura podziału w motorze i obecna Rada Nadzorcza, to jest przewodniczący, czy pan Iwęski, czy też inny. Ja jeszcze się odniosę do struktury i tego, jak są płace wypłacone. Wszyscy zatrudnieni etatowo pracownicy klubu mają wypłacane pieniądze w tym samym czasie. Ja sobie płacę z tej grupy jako ostatniemu. Pracownicy będący na umowach zlecenia są wypłacani w następnej kolejności. Było pytanie od pana Pikowicza. ZUS ode mnie też jest niezapłacony. Chcę powiedzieć, że jak miałem kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, to z tego tytułu też zapłaciłem sam 1000 zł za to, że sobie nie pomógł w terminie. Przyjąłem tą karę z pokorą. Najbardziej poszkodowani w tym względzie są szkoleniowcy, ponieważ taką przyjąłem zasadę, że najpierw płacę tym, którym muszę, potem tym, od którego zależy wynik sportowy, a potem tym, którzy tego w dalszej części potrzebują. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, struktura spółki motorowej SA jest bardzo rozproszona. Kapitał na dzień dzisiejszy, kapitał zakładowy to 7 856 000 zł. Miasto ma udziały w wysokości 89,74%, co jest wyrażone w kwocie 7 050 000. Całe struktury nie pamiętam, bo
mogę przez sobie tam szanować akcjonariuszy, którzy mają po kilka akcji tylko, to będzie kilkanaście osób, jak no ja tak dokładnie chciałem to wątać, pytać, czy ludzie mogą... No i dalej są akcjonariuszami, tak. Dalej są akcjonariuszami. Pan Jacek Bąk, pan Przynówek, tak, też. Natomiast... W ilu procentach? To zostały jeszcze raz. Ja to przeszedłem... Natomiast pan Kiewicz, przewodniczący, pan Nowicki z Kursusa, pan Gramirek Grabosz, Mirosław Grabosz, też akcjonariusz, który bardzo wspiera motor swoimi prywatnymi środkami, pan Czarecki, pan Tomasz Jasina, no i moja osoba. Rozda. Pan Tomasz Jasina z Telewizji Polskiej. Oddam głos teraz panu prezydentowi, natomiast proszę nie uciekać, bo jeszcze poprosimy przedstawicieli o zabranie głosu pan prezes i wywołałbym taka przyjęcia na torcie, natomiast bardzo proszę pan prezydent spraw komorów. To nie, tutaj Zbyszka nie ma, chyba że na drugi. Na to drugi. Do tematu trudne, to naprawdę udało się kilka ważnych rzeczy ustalić. Jeszcze raz podsumowując, z jednej strony może było burzliwie, ale troszkę oczyszczeniu atmosfery. Z drugiej strony podjęciu paru kluczowych decyzji, które są ważne dla spółki w najbliższych miesiącach. Mówię o tym dofinansowaniu ewentualnym do końca roku oddłużeniu spółki i dofinansowania na rundę wiosenną. Dlatego, że chcielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji, w której to państwo na końcu powiedzą, że macie takie poczucie, że wszystko jest przejrzyste, transparentne i panujecie nad tymi wszystkimi wydatkami. Tak? To decyzja, za którą też się zgadzam, za którą dziękuję, jak w przypadku oddłużenia NPR-u, już teraz mogę powiedzieć, że minęło tyle czasu, nie ma żadnego zadłużenia, na pewno pod koniec roku wszystko się zetnie i będzie taki stabilny, ja bym taki pewnie zaplanowali. Oczywiście wtedy, mówię do pana radnego, który mówił o tym, a co będzie później. Możecie państwo podejmować różne decyzje, ponieważ jeżeli dojdziemy do końca rundy wiosennej, no to znowu staniecie wtedy przed wyborem, w zależności od tego, czy ten awans będzie, czy nie będzie, o wysokości dofinansowania. Może się podjąć decyzję, a w ogóle dajemy sobie spokój. Tak, może się podjąć decyzję, zrobili, co? Obniżamy dofinansowanie, gramy juniorami. I proszę panie prezesie, czy nie wiem, no, wejdzie lub nie wejdzie. Nam to będzie w zarządzie, no, powiecie, ja proszę sobie poradzić z takim budżetem, jaki pan dostanie. A co innego, wykluczyłbym tylko z tej dyskusji możliwości fuzji, bo jest to brak szacunku wobec kibiców, którzy stanowią jednak o tym trudniej i jeden i drugi trudny. A jak widać było na prezentacji, jednak w przypadku motoru jest to naprawdę bardzo duża ilość osób, których jest coraz więcej i myślę, że warto z nimi ten dialog realizować. Dziękuję tyle z mojej strony. Wygrywamy go. Mają wzór. Panowie niejako zostali panowie. Ale nie musicie. Jeżeli by panowie chcieli zabrać głos, bo jakieś wnioski się nasuwają, bardzo prosimy. Dziękuję serdecznie za udzielenie głosu. Panie. Zdrowia na zaproszenie Komisji Podobnej. Chciałbym serdecznie państwu podziękować za tą merytoryczną dyskusję, jesteśmy świadkami po raz pierwszy na tym sportu. Jesteśmy bardzo podbudowani, bo tutaj się usłyszeliśmy, wierzymy w to, że ta troska, która tutaj wychodziła, mimo wszystko z tych trudnych pytań czasami do prezesa, ale mimo wszystko troska o tym oboru będzie nam towarzyszyła cały czas. I wcześniej czy później te sukcesy, które naszym zdaniem temu klubowi, temu miastu są wpisane na stronę. Bardzo prosimy o wsparcie w naszym działaniu, wierzymy w to, że państwo tego wsparcia nam klubowi, sympatykom, mieszkańcom Gminy Żniwko, a jednocześnie bardzo prosimy o dalsze ciężkie pytania w kierunku prezesa o wywoływanie tych pieniędzy, które są przekazywane, bo to leży w naszym interesie tak naprawdę nas, mieszkańców Gminy, a także nas, to widzę. Bardzo dziękujemy. Szanowni państwo, i przechodząc już do końca naszej dzisiejszego posiedzenia, poddaję pod głosowanie wniosek, a właściwie teraz do pana prezydenta o odłożenie spółki Motor Pieniędza w roku 2017. To...
Operator Lublin S.A. W 2014 roku dezyderat Kolumbia Zimia. Tam jest dezyderat 600 tysięcy i jest aktualnie zajmowany w ostatniej komisji. Ale pani przewodnicząca, ja mam pytanie co do tego, bo ja składałem taki wniosek, żeby to było w tym roku jeszcze to dłużej nastąpiło. To mamy to rozumieć, że to będzie dopiero w uchwale budżetowej? Ja dalej idący wniosek składam, żeby to było dłużenie w tym roku jeszcze nastąpiło. To milion jeszcze. Proszę o przegłosowanie. Ale w tym roku nie wiemy już dokładnie jaka będzie wysokość tego. No to nic, ale no musimy wysokości podawać. Ja mam wniosek dalej idący. Tak, mam wniosek dalej idący, aby oddłużenie spółki plus te 600 tysięcy, nie podając kwoty oczywiście tego zadłużenia, było uwzględnione jeszcze w autopoprawce w osobnym głosowaniu uchwałą w tym roku. To jest mój wniosek. Jest, rozumiemy dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny. Dobre, dobre. Licytowanie się, kto szybciej, kto lepiej, kto więcej, kto lepszy, kto piękniej. Wchodzimy w nowy rok bez długu, to jest ważne. Kto bardziej kocha modlę. Jeśli można, pani przewodnicząca, incydencją nie tylko pana prezydenta, w szczególności pana prezydenta, ale również prezesa motoru, było oddłużenie motoru w roku 2017. Na ten rok dofinansowanie, ale incydencją było rok 2017. I idąc za tą intencją pana prezydenta, pana prezesa motoru, złożyłem taki dezyderat, myśląc, że jak gdyby idę w ogólnym trendzie. A teraz widzę, licytujemy się. Panie przewodniczący. Nie wniosek, czy ja muszę być jeszcze w tym miesiącu. Nie w tym miesiącu. Panie przewodniczący. Panie przewodniczący, mój wniosek był precyzyjny, żeby zrobić w tym roku. Park na Zawilcowej może poczekać. Park, w parku nie będziemy siedzieć. Ja rozumiem, mamy że mamy dwa wnioski. Mówimy na stadionie. Powiedzieć 10 milionów parku. Czy pan radny Ławnica podtrzymuje pani radna? Poddam to za chwilę w głosowanie. Wniosek formalny. Wniosek formalny. Bardzo proszę pan radny Przepraszam, pan radny Ławnica złożył wniosek. Natomiast jest wniosek przeciwny. Zadłużenie może nie być. Głos przeciw. Dobrze. Ja już zadłużenie może nie być. Trzy tygodnie temu nie chcę złotówki na motor i jest wielka awantura na komisjach. No czy pan w tej chwili kłamie? Jakich nikt nie chciał złotówki? Co pan mówi w ogóle? Jedna osoba ma głos. Dlaczego pan mówi nieprawdę w tej chwili? To może nie pan, ale dzielę głosów ze strony. No to niech pan mówi właśnie prawdę. Na motor, że motor się daje i tak dalej. Natomiast usłyszeliśmy problem, ale weźmy powiedzieć. Przepraszam. Podwórmy jednej osobie to chodzi. Możemy jeszcze godzinę podsumować. Bardzo proszę. Nie przerywaj. Teraz jest licytacja, bo są media i są kibice. Nie ma to znaczenia, że. Nie, bardzo proszę. Po co wychodzimy przed szereg, jeżeli zostały w jakiś sposób wyważone możliwości miasta, żeby jak najbardziej wspomóc klub z potrzebami klubu. Klub zgłasza taką propozycję, a pan radny Ławniczak chce teraz być bohaterem. Nie chce być bohaterem, panie radny. A kto z nami konsultował tą Zawilcową wczoraj? Nikt. A jak pan, no do 10 milionów lekką ręką się rzuca, a tu nie można oddłużyć na 1 100 000? No co pan takie rzeczy opowiada? Składam wniosek dezyderat. Proszę pan przegłosować. Składam wniosek formalny jeszcze dalej idący, żeby w tym miesiącu. Proszę bardzo, głosujmy. I możemy zagłosować, oczywiście. Czy może pan prezydent? Pan prezydent się cieszy. Nie mamy nic przeciwko. Możemy nawet. Pan prezydent już 3 godziny mówił, już go nie chcemy słuchać. Panie Margu, pan wie doskonale, co pan chce przez to zrobić. Pan chce wrzucić to wszystko do budżetu. Pan wie doskonale, o co chodzi. Ja to zgodnie na zmęczenie po 4 godzinach komisji, naprawdę. Bo 4 godziny w tym momencie zaczynamy trochę. Oddłużamy spółkę, dajemy 600 tysięcy. Chyba, że pan prezes powie, że nie chce oddłużyć tej spółki w tej chwili. Proszę bardzo, to my nie będziemy. To ja wycofuję.
To ja wycofuję wniosek. Przepraszam. Czy skończył pan, panie radny? Tak, skończyłem, panie prezydencie. Może zrobimy tak, że po prostu ustosunkujecie się państwo do tego, o co wnioskuje zarząd. A przypomnę, o co wnioskuje. Po 600 tysięcy w tym roku zagłosujcie, jeżeli się zgadzacie. Super, jeżeli nie, no to nie. I oddłużenie w 2017 roku. Ja nie mam nic przeciwko dezyderatom radnego Ławniczaka, czy dezyderatowi jeszcze dalej idącemu radnego Magola, ale po co się sprzeczać? Chciałbym powiedzieć tak, wsparcie dla klubu jest niezbędne, ponieważ deficyt do końca roku nie pozwoli nam funkcjonować. Dlatego możliwość pozyskania środków w tej chwili w wysokości 600 tysięcy złotych pozwoli nam obsłużyć zadłużenie i pozwoli nam dokończyć pierwszą rundę rozwoju. Przypominam, że wnioskuję o oddłużenie klubu w wysokości 1 200 000 złotych. To zadłużenie nie powinno się zwiększyć poza wartościami obsługi i o 1 000 000 złotych na rundę rozrzędną. I to chciałbym, jeżeli pójdzie do klubu na początku przyszłego roku, czy teraz, to dla klubu. O właśnie, jak teraz, brawo. I ja jestem, podtrzymuję ten zdrowie. Ale tak jak mówię, dla funkcjonowania klubu przyjąłem konkretne rzeczy. Prosił też, żeby pamiętać, że w budżecie w przypadku awansu można zrobić dodatkowy zapis na przyszły rok. Tak jest. W przypadku awansu. 1 000 000 złotych. Jesteśmy zgodni. Tak jak zgodnie z tymi wnioskami zdaniem otrzymać. Ja przepraszam, to jest z prezentacji z wnioskami, że trzeba wydane. Nie, to taki odruch już. Przepraszam. Czy po wypowiedzi pana prezydenta Krzysztofa Komorowskiego oraz pana prezesa Leszcza, pan radny Zbigniew Ławniczak podtrzymuje swój wniosek? Tak jest, podtrzymuję. Dobrze. Zatem poddam go pod głosowanie. Jest dalej idący wniosek, który poddam ja go pierwszy, czyli musimy jeszcze w tym miesiącu, tak? W tym miesiącu nie możemy odłożyć, bo nie mamy jeszcze posiedzenia sesji Rady Miasta. Myślę. Teraz głosujmy ZZT, którego i tak już pójdzie do kosza. Okej. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pani podda pod głosowanie pana Margula. Naprawdę. Ja Margula głosuję trzeci. Dobrze, proszę głosuj. Przesłanie z naszej dzisiejszej komisji będzie takie, że po prostu wszyscy skupią się na tym, co tu ma miejsce. Proszę bardzo, pani radna, może głosujmy, no bo szkoda już czasu. Pani radna, głosujmy. Pana Margula wniosek. Szanowni państwo, zaczynam od wniosku dalej idącego, czyli wniosek pana radnego Bartosza Margula o oddłużenie spółki Motor Lubim S.A. w na najbliższej sesji. No zaraz, to ja to powiedziałem na najbliższej sesji. Przed chwilą. Przepraszam, panie, powiedziałem, ja w tym miesiącu nie mamy sesji. Ale dobrze, proszę, powiedziałeś, ja widziałem, ale na najbliższej sesji. Nie, bo ja zaraz. Akurat za radnym Ławniczakiem, skrócę tę dyskusję. Ja, zastępca prezydenta Żuka, proszę radnych Platformy, żeby poparli dezydera. Skróćmy tę dyskusję. Wspólny. Wspólny. 27 września, to są 3 dni. Dobrze, no to popieramy. Wspólny. Bardzo dobrze. Jest to kompromis, proszę bardzo. Tak jest, panie przewodniczący. Wspólny, proszę bardzo. Jutrzna pieniądze. W sesji będzie wspólny. Dobrze. Byczka i Bartka. Proszę bardzo. To nie będzie wspólny wniosek z Tuszka i Bartka, tylko będzie, o ile już komisji, dlatego poddaję pod głosowanie. Dobrze, nie ma znaczenia. Wniosek dezyderat o odłożenie spółki Motor Lublin na najbliższej sesji. Ja głosuję. Kto jest z państwa za? Komisji sportu, przepraszam. Nie, spokojnie, nie w tym. To dezyderat, spokojnie. 6 osób. Całkowite odłożenie na najbliższej sesji. 7 za. Kto jest przeciw? Komisji Sportu.
kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba. Czy bardzo dziękuję. Bardzo budżetowa nie głosuje.